I znowu jest punkt. Godzina 13. Wybiła. A jeżeli wybiła godzina 13, moi drodzy, to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko to, że możemy startować z naszym dzisiejszym nietypowym, jak na Sales Engines formatem, dlatego że formatem, który dopiero od niedawna u nas gdzieś tam transmitujemy. Jest to luźna formuła rozmów z różnymi osobami. Dzisiaj jest część druga. Część pierwsza była na koniec września, spotkała się z dużym przejawem sympatii z waszej strony, bo dokładnie w ostatnim tygodniu września dzwoniliśmy i rozmawialiśmy z członkami naszej społeczności. Jeśli dobrze pamiętam, do 10 osób mówiło o swoich wspomnieniach, swoich wrażeniach ze spotkań z Sales Engines, a dzisiaj zrobimy to trochę inaczej. Dzisiaj podczas tych pewnie około 90 minut, także tutaj się nie, byście się nie przestraszyli, ale to chwilę potrwa, będę dzisiaj odzywać się i rozmawiać z wybranymi finalistami, czyli finalistami, ekspertami wybranymi z grona ekspertów występujących w danym roku, którzy później pojawiali się w naszych styczniowych finałach. Ale żeby najpierw upewnić się, że wszystko jest w porządku, to wypadałoby najpierw zapytać, czy jesteście, czy słyszycie, więc ja w tym momencie już sobie tutaj zerkam na naszego LinkedIna i patrzę, co się dzieje. I widzę na naszym LinkedInie, że Grzesiek Madziuk jest z nami, Michał Urbańczyk również, to znaczy, że wszystko w porządku, że technicznie jesteśmy przygotowani. Na pewno dobrze by było, żebym nie musiał powtarzać drugi raz, o co dokładnie chodzi w Sales Hyde Parku, to dobrze by było, żebyście napisali teraz na czacie na LinkedInie, i to jest prośba do wszystkich, kto z was był z nami miesiąc temu na części pierwszej, czyli Sales Hyde Parku z członkami społeczności. Dajcie proszę znać. Cześć Piotrek Kasperuk. Cześć wam wszystkim. Wiem, że ty chyba byłeś wtedy na urlopie, jeśli dobrze pamiętam, ale dobrze by było, żebyście mi dali znać, kto z was, moi drodzy, był z nami w części pierwszej, czyli w tej części, która się odbyła we wrześniu. Tak, żebym wiedział, czy trochę się trzeba powtórzyć, jeżeli chodzi o naszą formułę, czy też nie. Także czekam na informacje od was, jednocześnie też prośba, jeżeli ktoś z was u nas jeszcze nie jest do końca znany, bo nie przychodzi zbyt często, koniecznie napiszcie też na czacie, skąd jesteście, co sprzedajecie, żeby wszyscy inni mogli się dowiedzieć, co takiego robicie na co dzień. Dobra, widzę, że jest nas teraz coraz więcej i o to chodzi w tym dzisiejszym spotkaniu, żeby nas było, naszych członków, też sympatyków Sales Engines, jak najwięcej, żebyście ci z was szczególnie, którzy dołączyli do naszej społeczności, być może w tym roku, a może rok temu, żebyście zobaczyli, że za nami tych dużych finałów, tych spotkań z ekspertami jest już naprawdę sporo. Tytułem wstępu, bo dzisiaj będę się odzywać do naszych różnych finalistów, a więc tytułem wstępu, co warto, żebyście wiedzieli. Otóż finały Sales Engines, tak jak my jako społeczność funkcjonujemy na rynku od 2015 roku, czyli możemy śmiało powiedzieć, że to już jest grubo ponad 7 lat, bo to czerwiec 2015, więc jakby już w przyszłym roku będzie nawet 8, to nie od samego początku, bo nie od 2015, ale od 2016 przyjęliśmy taką formułę, że będziemy oprócz tego, że co miesiąc spotykamy się z ekspertami, także każdy sezon spotkań, że będziemy kończyć czymś, co nazwaliśmy wtedy finałem Sales Engines, czyli taką roczną galą. Podsumowanie. Na początku, w pierwszych latach, czyli finał 2016 i 2017, były to roczne gale krótkie, czyli takie, w których najlepsi eksperci występowali w innych wystąpieniach niż tych, w których byli w danym roku wcześniej. Ale były to wystąpienia, które odbywały się wieczorami. Czyli to nie były takie w takiej formule jak teraz. Natomiast od finału 2018, czyli ten sezon, w którym wystąpili tacy eksperci, jak chociażby Andrzej Cichocki, jak Piotr Grządziel, jak Wojtek Hera i wielu, wielu innych, jak Bartek Majewski,
od tego właśnie sezonu 2018 nasze finały zaczęły mieć inną postać. To znaczy nie były już takimi trzygodzinnymi finałami wieczorem po pracy, ale po raz pierwszy finał 2018 i był to styczeń kolejnego roku, czyli comiesięczne spotkania zakończone później, zakończony rok, patrzymy na najlepsze oceny i w styczniu 2019 odbywa się finał 2018. I podczas tego finału wystąpiło 6 ekspertów i dzisiaj będę chciał, żebyście ci z was, którzy jeszcze wtedy z nami nie byli, poznali, żebyście mogli poznać przynajmniej jednego z nich. Zaraz się okaże, tak zerkam na telefon, bo nie każdy widzę tutaj jeszcze sobie odnalazł linka do Zooma, ale zaraz to szybko załatwimy. Także moi drodzy, zaczniemy dzisiaj od rozmów z ekspertami, którzy byli na finale 2018. Oczywiście będę od razu tutaj chciał wyjaśnić, że to nie będzie tak, że będziemy teraz dzwonić do wszystkich. Z poszczególnych finałów 2018, 19, 20 i 21 wybraliśmy minimum jednego finalistę po to, żebyśmy mogli do niego czy do niej zadzwonić, żebyśmy mogli sobie porozmawiać na temat tego, jak wspomina dany finał, co takiego szczególnie gdzieś tam związanego z finałem zostało w pamięci, z jakim tematem wystąpił i też jakby o samej trochę formule finału. Ponieważ tutaj też dostaję sygnały, że nie wszyscy jeszcze do końca rozumieją, o co chodzi w społeczności SeaSanges, to jeszcze raz wyjaśnię. Moi drodzy, od w zasadzie tego końca, od tego 2018 roku do tego sezonu 2022 wygląda to praktycznie w ten sam sposób. Otóż zapraszamy w każdym roku, w danym miesiącu, jednego eksperta, który występuje z jakimś tematem. Może wystąpić w jednym mieście, na przykład tylko w Warszawie z transmisją. Wcześniej były to przed pandemią też jeszcze inne miasta, dzisiaj często Warszawa i jakieś jeszcze jedno miasto. Wcześniej były załóżmy nawet 4 miasta. I każdy ekspert danego miesiąca jest przez was jako społeczność, przez uczestników oceniany od 1 do 10. Tych odcinków mamy od lutego do listopada 10, czyli z 10 ekspertów w danym sezonie patrzymy na tych, którzy mają na naszej liście najwyższe oceny, a dokładnie 5 najwyższych ocen. I właśnie te osoby z najwyższymi ocenami zapraszamy wtedy do finału. I o ile te comiesięczne spotkania są takimi spotkaniami wieczornymi po pracy właśnie od 18 najczęściej do 20:30, 2-2,5 godziny, o tyle to spotkanie finałowe to już zaproszenie na cały dzień. Często rejestracja zaczyna się od około mniej więcej godziny 9, startujemy o 10 i są poszczególne wystąpienia prelegentów. Czyli wszyscy ci, którzy mieli najwyższe oceny w danym roku, mniej więcej po 30-40 minut występują i po tym właśnie jak jedna osoba schodzi, pojawia się kolejna i przez ten cały dzień występuje 5 członków społeczności, 5, przepraszam, ekspertów najwyżej ocenionych oraz do tego jeden członek społeczności, który został wybrany w konkursie. I tak to wyglądało od roku 2018 do dzisiaj, można powiedzieć, bo sezon 2022 to będzie ostatni sezon, gdzie to będzie w ten sposób przebiegać. Szykujemy dla was niespodzianki związane z tym, jak to będzie wyglądać w sezonie 2023, czyli już od lutego, bo ten sezon kończymy w styczniu. I ponieważ mam już na łączach naszego pierwszego finalistę, jeżeli chodzi o o finał 2018, to za chwilę się z nim tutaj połączymy, a ja tylko sobie zerknę do was, moi drodzy, na naszego właśnie LinkedIna, żeby sprawdzić, czy wszystko na poziomie technicznym, czy macie jakieś pytanie, jeżeli będziecie mieli, to wrzucajcie, a ja tylko jeszcze powiem, że formuła Sales Hate Parku, to o czym zacząłem mówić wcześniej, to jest taka luźna formuła, gdzie rozmawiamy sobie o rzeczach i merytorycznych, i mniej merytorycznych. Generalnie chodzi o to, że jak w tym nawiązaniu do Hyde Parku, czyli parku w Londynie, gdzie jest wolność, panuje wolność słowa, każdy może powiedzieć, co chce i to jest jego sprawa i każdy ma zielone światło, żeby mówić to, co mu się z mnie podoba. Także co się podoba, a co się nie podoba naszym ekspertom, to zaraz się dowiecie. Ja tylko sobie patrzę, kto już z nami jest, zaraz będziemy się łączyć. Moi drodzy, ja bym też was chciał zachęcić do tego. Darek Królicki pisze, że widać dobrze i słychać.
Może jeszcze jedna ważna informacja z punktu widzenia rozmowy o poszczególnych finałach jest taka, że dobrze by było, żebyście jeszcze może dali znać, od kiedy, jak pamiętacie, nie wiem, czy Michał Urbańczyk, Darek Królicki, patrzę na inne osoby, które są na czacie, czy Piotrek Kasperuk, od kiedy jesteście w społeczności, żebym też mniej więcej wiedział, jak bardzo skupiać się na wspomnieniach, bo pamiętacie, a jak trzeba trochę od początku powiedzieć, jak wyglądały te nasze spotkania. Moi drodzy, to będzie teraz za moment pierwszy telefon i będziemy dzwonić do finalisty z roku 2018. Zapytamy, czy w ogóle pamięta, bo wiecie, to już jest kilka dobrych lat minęło od tego finału, więc dzwonimy do osoby, której nie będę ukrywać, bardzo dużo zawdzięczam. Ja jako twórca naszej społeczności, ale myślę, że my w tej naszej społeczności, z tej Sanders, również wszyscy powinniśmy mu sporo zawdzięczać. Także zapraszam ciebie teraz do nas. Jestem ciekawy, czy już zgadniecie, już tutaj przełączamy, czy zgadniecie, kto teraz się pojawi? Możecie nawet strzelać, jak myślicie, kto to będzie, jeżeli chodzi o finał 2018. Część z was nawet może nie wiedzieć, że my już wtedy działaliśmy. Okej, okay? Ja w tym momencie jeszcze raz próbuję tutaj się połączyć, bo coś tutaj nam się nie chce włączyć, ale zaraz będzie. Tak, i to jest, pojawia się na antenie. To co, zgadujecie? To kto to mógł być? Finał 2018, osoba, której, jak powiedziałem, bardzo dużo zawdzięczamy, jeżeli chodzi o społeczność Say Sanders. Jest i on, z biegu prosto, widzę w ogóle, z szybkiego biegu wpada do nas na antenę. Arek Chludziński, który w 2018 na finale pojawił się. Ja nawet pamiętam, o czym mówił. Już nie pamiętam, ile to jego sławetna prezentacja liczyła slajdów, bo wszyscy się później, to jest moje takie wspomnienie z tym finałem i Arka wystąpieniem. Bo tam była cała masa slajdów, że nie mogliśmy ich zliczyć, było ich tak wiele. A co Arek Chludziński pamięta ze swojego wystąpienia i w ogóle miło cię widzieć, dawno się nie było u nas w społeczności. Dzień dobry, cześć wam, słuchajcie, pamiętam też te slajdy właśnie, uprzedziłeś mnie, bo właśnie chciałem od tego zacząć, że byłeś dla mnie niemiły, jak usłyszałeś, ile tych slajdów planowałem pokazać. Z drugiej strony pamiętam właśnie to, że mówiłeś o tym, Arku, nie wyrobisz się w 40 minut, nie wierzyłeś we mnie, więc to zapamiętałem z finału 2018. Dobra, okej, to słuchajcie, tak, formuła Says Hate Parku na to pozwala, że będziemy wyjątkowo szczerzy. Tak było, to znaczy nie to, że byłem niemiły, ja po prostu byłem taki jak zawsze dla Arka, nie to, że byłem wtedy wyjątkowo niemiły. Ja myślę, że warto by było powiedzieć, Arek, w ogóle skąd ty jesteś, co ty robisz, bo wiesz, niektórzy w sobie myślą, Arek Chludziński, my w ogóle go nigdy nie widzieliśmy na Say Sanders, albo dawno go nie widzieliśmy, może niektórzy w ogóle nie wiedzą, że ty u nas kiedyś byłeś finalistą, więc może takie wprowadzenie jakieś zrobimy, co? W sensie o sobie kilka słów. No tak? Powiedz kilka słów, a później wrócimy do tych naszych wspomnień. Tak, to bardzo dobrze się składa, bo akurat też przygotowałem slajdy o sobie. Nie, żartuję oczywiście, nie przygotowałem. I też 125. Zasadniczo od telekomów, tak, w których się poznaliśmy, Marcin pewnie. Tak, już tutaj nie będziemy opowiadać jeszcze raz historii, że próbowałem przenieść twój numer z... Playa do Orange. Przepraszam, przedłużyć tak umowę, ale uciekłeś do Playa, więc obniżyłeś konwersję moich działań dosyć skutecznie. Natomiast tak, na samym początku telekomy, czyli pomarańczowa sieć, a więc Orange, przez długi, długi czas, potem no, zupełny skręt, ponieważ działania w firmach konsultingowych, takich jak Deloitte i PwC, tam łącznie 6 lat, potem takiej bardziej albo mniej znanej metodyce sprzedaży na świecie Sandler Selling System, w sensie... Nie słyszeliśmy. Pewnie pierwsze słyszycie, więc tak, i tam 3 lata, potem algorytmia sprzedaży i po algorytmie sprzedaży 3, 2, 1 Grow, gdzie dzisiaj właśnie jestem, także... Czyli coś tam na temat sprzedaży słyszałeś, coś wiesz, więc może i dlatego też trafiłeś do nas kiedyś na scenę Say Sanders. Najpierw była Warszawa, pamiętam, a później też byłeś w innych miastach.
Także to był 2017 i 18. Takie były. I dlatego mówię, tak wiesz, my sobie będziemy żartować, ale też trzeba powiedzieć wprost. Pierwsze spotkanie z tobą w Warszawie, dlatego też powiedziałem, że ci sporo zawdzięczam jako społeczność i ja osobiście, bo to spotkanie pierwsze z tobą w Warszawie było pierwszym takim spotkaniem, gdzie nagle z poziomu tam 30-40 osób, które przychodziły w 2016 i na początku 2017, nagle na Arkę Kludzińskiego przyszło osób dwa razy więcej. Nagle myślę, tak. O, jak fajnie, jak miło. Czyli nie tylko fajnie, jak ktoś jest dobrym ekspertem sprzedaży, ale jeszcze do tego, jak jest młody, piękny, przystojny, to wtedy więcej ludzi przychodzi. To się sprawdziło. Dzisiaj mogłoby się już z tobą nie udać. Tak, jakby przyszli wszyscy w związku z wyglądem i się rozczarowali występem w 2017, także tak. No, fajnie jest, kiedy wszystko idzie w parze, także tak, ale tak, rzeczywiście też to tak pamiętam i pamiętam ten wielki stres przed tym pierwszym wystąpieniem, bo to był właśnie 2017 rok w Warszawie, wtedy jeszcze chyba przy rondzie ONZ, jeżeli dobrze pamiętam, tam były spotkania i no. Rzeczywiście na początku takie kameralne, natomiast to nie chcę mówić, że jakiś tam punkt zwrotny, ale na pewno też jeśli chodzi i o moją karierę i moje działania również, pamiętam straszny stres, więc podczas tego pierwszego wystąpienia, bo wtedy chyba jeszcze, nawet nie byłem w Sandlerze, więc to były czasy przed Sandlerem, także jeszcze byłem wtedy w PWC, a więc nie miałem takiej okazji występować publicznie, więc to tak naprawdę... A pamiętasz, o czym mówiłeś wtedy na tym spotkaniu pierwszym dla społeczności? O największych błędach handlowców B2B, jeżeli dobrze pamiętam, mogę mówić, ale wydaje mi się, że tak. No i wtedy tutaj kolego Marcinie wrzuciłeś, kolega Arkadiusza, na bardzo głęboką wodę. No teraz z perspektywy czasu jakby wielkie dzięki, tak, no bo wyszedłem bardzo mocno ze swojego takiej strefy bezpieczeństwa i kazałeś mi występować, więc wystąpiłem i to był taki też ważny moment i dla mnie, także no pomimo tego, że to był duży stres, no mega, mega ciepło wspominam. Wiesz, no żeby nie było, to był stres dla ciebie, stres też dla mnie, bo ty się później w końcu przyznałeś, że ty jeszcze tak za często przy takiej publiczności to chyba nie występowałeś, albo być może w ogóle nie występowałeś, więc to było z jednej strony ryzyko i stres, ale z drugiej strony ja byłem później też zbudowany tym, że fajnie jest odkrywać takie gwiazdy sprzedaży, czy ludzi, którzy naprawdę siedzą w tym rynku i sprzedają i żeby to właśnie oni dzielili się chociażby jak mówisz o tych błędach swoimi sposobami, obserwacjami na temat rynku, bo to było znacznie bardziej praktyczne, ciekawe niż trenerzy, którzy często, nie ujmując oczywiście osobom z dużym doświadczeniem, ale jednak dobrze wiemy, że niekiedy trenerką zajmują się osoby, które sprzedawały 20 lat temu, a później już tylko szkoliły i jakby często brakuje tego świeżego podejścia do rynku. U ciebie była ta świeżość, ale żeby tak nie było, żeby tylko tutaj o tych spotkaniach wiesz, tutaj standardowych rozmawiamy, no bo wystąpiłeś na tyle dobrze, na tyle dużo chyba miałeś rodziny na sali, że dzięki ocenom trafiłeś na finał Sales Angels. Od razu proszę wybaczcie mi wszyscy, którzy teraz oglądają te złośliwości, ale formuła to dopuszcza, a my z Arkiem znamy się już jeszcze w czasach, kiedy obaj byliśmy młodzi i przystojni, więc w związku z tym... Piękne sobie usprawiedliwienie znalazłeś, że formuła, za formułą się zasłaniasz, więc no niech tak. Będzie. No dalej. Niech tam będzie. W związku z czym teraz przejdźmy do tego, że dzięki tym ocenom trafiłeś do finału. Finał 2018. Powiedz, bo tak wiesz, nie wszyscy wiedzą, jak te nasze finały wyglądają, więc trochę dzisiejsze spotkanie z finalistami jest po to, żeby raz trochę powiedzieć, jak to z perspektywy już członków, to słuchaliśmy miesiąc temu, więc kto nie był, to sobie odnajdzie na LinkedInie nagranie sprzed miesiąca, a teraz trochę z perspektywy finalisty. Jakie to było wrażenie, żeby wziąć udział, co pamiętasz, jakieś, nie wiem, może twoje wystąpienie, o czym wtedy było poza ilością slajdów, bo ja wiem, o czym mówiłeś, jestem ciekawy, czy ty pamiętasz. Tak, jak najbardziej pamiętam, bo jak zacząłem też analizować swoje wystąpienia, no bo tak naprawdę w pewnym momencie, no niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenie, czy to w sprzedaży, czy w umiejętnościach prezentacyjnych, fajnie jest no, analizować te i czy wystąpienia, czy też sprzedaż pod kątem tego, co było dobre, a co można byłoby poprawić, więc miałem też okazję ostatnio analizować te wystąpienia właśnie, a tak się składa, że gdzieś nagranie chyba cały czas jest i bardzo fajnie z tego finału. I też chciałem dokonać pewnej analizy, co sprawia, że pewne wystąpienia są lepsze, co sprawia, że są gorsze, tak, więc akurat to z 2018 wspominam bardzo dobrze, bo było o prospectingu, więc to też był bardzo taki temat na czasie i cały czas jest zresztą, tak, czyli jak handlowiec może sam
czy też samodzielnie generować szanse sprzedaży, nie czekając na działania marketingu, ani też agresywnie nie wciskając tutaj F5, jeśli chodzi o odświeżenie skrzynki mailowej, czy też nie wpada jakiś lead, więc co może handlowiec zrobić w kontekście wzięcia sprawy w swoje ręce po to, żeby generować szanse sprzedaży. Także mówiłem o tym, na co należy zwracać uwagę, robiąc działania prospektingowe i pomimo tego, że gdzieś wcale swoich wszystkich wystąpień nie wspominam bardzo dobrze, a nawet jestem bardzo krytyczny, tak akurat tutaj wystąpienie, myślę, dosyć dobrze siadło. Siadło, na pewno było też ciekawe i nie wiem, czy to nie był pierwszy raz, takie mam teraz poczucie, że to chyba był pierwszy raz, kiedy ktoś tak publicznie na dużej imprezie mówił właśnie o nowoczesnym prospektingu, też w odniesieniu też do współpracy sprzedaży i marketingu. Jesteś jedną z pierwszych osób, które zaczęły głośno o tym mówić. Ej, uwaga, stare metody a la Brian Tracy, one mogły działać kilka lat temu, ale uwaga, mamy już marketing, musimy współpracować z marketingiem, musimy patrzeć trochę inaczej na swoje działania. I chyba też, a tak może trochę bardziej żartobliwie, to chyba pierwszy raz, nie wiem, czy wtedy od siebie usłyszałem to sformułowanie, którego do dzisiaj używam i które przypisuję tobie autorstwo, to pewnie nie do końca może jest, ty jesteś autorem, ale to agresywne czekanie na klientów, to chyba od ciebie wziąłem. Czy to wtedy użyłeś tego sformułowania, ale często go używałeś, prawda? Tak, zdecydowanie często używałem, także tak mogę być prekursorem, także dobrze, że to się rejestruje, więc tak to ja. Tak, wielu też członków społeczności, jak po raz pierwszy słyszę to sformułowanie, że także niektórzy handlowcy, szczególnie w tym z tej starej szkoły, agresywnie czekają na klientów, to często się uśmiechają i widzę, że to tak, wiesz, od kilku lat już gdzieś tam z nami zostało. Także tematyka była naprawdę spoko, poza tą liczbą slajdów, to naprawdę wystąpienie było dobrze przyjęte. A co tak jeszcze z tej otoczki, czy z tego, co ci zostało gdzieś tam w finale? Czy czułeś się tam dobrze, czy to jest takie, wiesz, miejsce, konferencja, jak każda inna dla ciebie? Tak, to też, nie, no już wtedy, bo to był 2018 rok, tak, czy nawet początek 19. Początek 19, tak. Początek 19, bo to było za 2018 rok, więc już miałem okazję pozwiedzać trochę konferencji i to też w różnej roli, tak, bo nie tylko zawsze jako prelegent, natomiast też pewnie pamiętasz swoją karierę piśmienniczą, kontentową, zaczynałem od recenzowania tego typu wydarzeń, więc dlatego też miałem okazję odwiedzać wiele konferencji, To, że w ogóle pamiętam do dziś, tak, no bo tu mówimy tutaj o 3 latach, tak, więc to jest kawałek czasu, to pamiętam bardzo dużo osób na sali, tak, to nie wiem, czy było około 400 czy 500 osób, więc to było, no w każdym razie robiło to ogromne wrażenie, tak, więc jeśli chodzi o liczbę uczestników, ale też i tego, kto tam był, jeśli chodzi o uczestników, bo akurat, czy też jakby znajomi, to też konferencja konferencji nierówna, tak, natomiast tutaj w związku z tym, że ona jest absolutnie tematyczna pod sprzedaż, no to tam się po prostu zebrała śmietanka ludzi sprzedaży i zarządzających sprzedażą, więc tutaj też pod tym kątem absolutnie jakby dobry dobór i w momencie, kiedy jest tego typu publika, która żywo reaguje na przykłady z życia wzięte, no to wtedy też sprawia, że prelegenci są, mają inny poziom energii, inny poziom tutaj też zaangażowania. No czymś najgorszym, co może być, no to gdzieś publika, która nie reaguje, nie łapie oczywistych żartów, z których każdy sprzedawca na przykład powinien by się uśmiać, albo zarządzający sprzedażą, a ktoś na przykład, kto jest z boku, nie jest w sprzedaży, no to wtedy są takie przykre momenty dla prowadzących, natomiast tutaj to absolutnie spasowało, więc zasadniczo to, co właśnie pamiętam, to te twoje uszczypliwości dotyczące czasu, bo tam chyba się spóźniłem 3 minuty, miałem 40-minutowe wystąpienie, więc wypomniałeś mi to publicznie. Z drugiej strony pamiętam oczywiście też to, że oczywiście opowiedziałeś historię mojej nieskutecznej sprzedaży za czasów Orange, więc podciąłeś mi od razu skrzydła wchodząc, jak wchodziłem tutaj na scenę. Zawsze możesz na mnie liczyć, widzisz. Z mojej strony mi, wiesz, masz od razu na talerzu. Tak, to pamiętam właśnie jakby świetną publikę, to co się też działo jakby pomiędzy tymi prelekcjami. Również pamiętam, no bo też było to też bardzo fajnie zanimowane, czasem jest tak, że podpieramy ścianę, a tam było tak, że naprawdę żeśmy mogli sobie ponetworkować, porozmawiać, więc pamiętam to jako naprawdę bardzo fajne wydarzenie. Jeżeli dobrze pamiętam, tam też była taka fioletowa gdzieś poświata, czy taki klimat, gdzie
był taki fiolet. Był fiolet, to był hotel Aport Okęcie, tu gdzie teraz mamy Akademię Safe Sentence, czyli tam na taka duża sala i tam mieliśmy też, nie wiem czy pamiętasz, byłeś od samego początku, jak mieliśmy ten pokaz laserowy, że niektórzy mówią wow, jak na koncercie. Tak, też było takie wrażenie. Tak. To było też bardzo fajne, więc no i też jeszcze pamiętam wystąpienie chyba po moim wystąpieniu, bo moje gdzieś było chyba w środku, jeżeli dobrze pamiętam. To miałem takie poczucie, że kurczę, Chludziński, zrobiłeś kawał dobrej roboty. No i potem chyba wszedł kolega Cichocki i pomyślałem sobie po tym wystąpieniu o cholera Chludziński, no jeszcze jednak trochę czeka cię drogi, powystępuj trochę jeszcze, więc aha. Bo tam był temat, który chyba tam poruszył serca, naprawdę bardzo mocny temat, więc było takie z jednej strony poczucie radości, bo mówię, kurczę, dobra robota, a z drugiej strony przychodzi kolega i nokautuje na koniec, więc mówię, kurczę, jeszcze... Czyli jeszcze... widzisz faktycznie, bo ty powiedziesz, że śmietanka tutaj polskiej sprzedaży wystąpiła. Będę wiedzieć, żeby cię kiedyś jeszcze zaprosić na naszą scenę, po prostu zaproszę jakieś osoby, wiesz, które mają najniższe oceny w całej naszej 7-ponadletniej historii, po to, żebyś się, Arek, lepiej poczuł, że jesteś naprawdę gość, że dajesz radę, nie? No bo widzisz, a znowu niepotrzebna złośliwość, bo właśnie jeszcze jedną rzecz, którą pamiętam, to nie wiem, czy kolega Szymon będzie pamiętał, natomiast chyba też, jeżeli dobrze pamiętam, to taki złośliwy teraz jesteś, natomiast... No, to jest Hyde Park, no. Tak, że kolega Szymon nawet mnie wyróżnił jako chyba nawet najlepszą prezentację, bo był chyba po drugiej stronie, mam tutaj na myśli, jako uczestnik. Uczestnik, tak. I gdzieś w jakimś tekście no, docenił mnie jednak za wystąpienie. Mówił, że miał chyba problem właśnie, żeby ocenić, które było lepsze, czy właśnie kolegi te zamykające, jakby, czy Andrzeja moje. Cichockiego, czy twoje? Ja. Na pewno to były wasze różne wystąpienia. Twoje było bardzo merytoryczne, Andrzeja było bardziej, bym powiedział, poruszające, więc jakby miały trochę inne tak. Cele, ale tu widzisz, złośliwościami wiesz, że w moim przypadku wynikają one z sympatii do kogoś, więc już powinny się do tego przyzwyczaić. Wciąż nie mogę jeszcze, nie? Więc trochę się znam, a wciąż jeszcze mnie to zadziwia. Tak, no widzisz, ja cały czas znajduję inny sposób na okazanie mojej złośliwości, czy tej sympatii do ciebie. Musimy częściej rozmawiać w takim razie. Wyjaśnienia do wszystkich osób, które teraz słuchają się, dziwią, dlaczego ten Grela taki niemiły jest dla tego Chludzińskiego, ale to ham z tego Greli jest, nie? Że on tak sobie tutaj na takie rzeczy pozwala. Więc tutaj wyjaśniamy, tak, to przejaw sympatii, więc moi drodzy, wszystko jest w porządku. Ja jeszcze wyjaśnię może, żebyście wiedzieli, bo jak tutaj Arek mówisz, że śmietanka polskiej sprzedaży wystąpiła i ty tam byłeś wśród nich, to oprócz Arka jeszcze raz, jeśli dobrze pamiętam, kolejnością był Bartek Majewski pierwszy, później był chyba Piotr Grządziel mówiący o personal brandingu. Później mieliśmy po Piotrku Grządzielu chyba Wojtka Szaniawskiego. Na pewno był też Artur Urbaniak z grona członków społeczności. Byłeś ty, był Bogdan Sosnowski i był później na koniec Andrzej Cichocki. To tak właśnie a propos śmietanka polskiej sceny sprzedaży. A do tego, bo widzisz, tego nie wspomnieliśmy, a nie wiem, czy ty uczestniczyłeś, ale mieliśmy jeszcze z firmą Gamfi taką grywalizację, gdzie mogliśmy trochę się pobawić w dobrą i złą mafię. Pamiętasz to, czy nie? Pamiętam, nie uczestniczyłem, ale pamiętam. W sensie jakoś ja się nie bawiłem, nie zaangażowało mnie to, ale jakby nie wiem akurat z jakiego powodu, natomiast tak, pamiętam ten temat jak najbardziej, że był, to był bardzo odważny pomysł, mega ciekawy i chyba też wypalił, nie? Więc tak, tak, to był fajny pomysł, to pozdrawiam przy okazji firmę Gamfi, która bardzo kreatywnie podeszła do tematu i dzięki temu mogliśmy dobra i zła mafia zwalczać siebie wzajemnie, żeby dobro wygrało. Ale to już może wystarczy tych wspomnień, bo ci z was, którzy dzisiaj mają trochę lat mniej niż ja i Arek, mogą sobie myśleć, że 2018 to jakaś inna epoka, a oni tu wspominają. Arek, jeszcze raz ze swojej strony, teraz już na poważnie, wielkie dzięki, że od samego początku dużo wniosłeś do naszej społeczności. Publicznie teraz to mówię, wielkie dzięki. Twoje wystąpienia finałowe i te wcześniejsze były bardzo wartościowe. Czuj się zaproszony już teraz na najbliższy finał w roli naszego gościa honorowego. 19 stycznia 2023, najbliższy finał. Liczę, że ty będziesz z nami. Wiem, że jesteś, jak to mówisz, trochę bardziej introwertyczny niż ja, ale będzie też cała masa innych fajnych ludzi, więc może cię trochę tam rozkręcimy, że twoja dusza introwertyczna też się odnajdzie, co?
Tak, planowałem pojawić się i podpierać ścianę, więc potrzebowałem takiej publicznej zachęty przez ciebie właśnie. Dobra, Także... to teraz już jest dowód na to, że zaproszony zostałeś, więc wszystko się zgadza. Mój drogi, wielkie dzięki, że znalazłeś chwilę, żeby opowiedzieć trochę o finale. Jeżeli masz jeszcze słowo na zakończenie, to śmiało, a jak nie, to się widzimy na finale, chyba że będzie wcześniej. Znaczy, tak, zasadniczo słowo jedno, tak, myślę, że zdecydowanie warto się pojawić, tak, no bo ja wiem, że pewnie wszyscy tak będą mówić, natomiast no myślę, że naprawdę fajnie raz do roku złapać taką sprzedażową refleksję, trochę przejrzeć się w sprzedażowym lustrze, czym się zainspirować i też ten element ważny, że jak już odważycie się przyjść na tą konferencję, to żeby też przyjść z taką intencją, że no nawet wezmę jedną rzecz dla siebie i zacznę ją wdrażać, tak? Więc no bo to wtedy też ta konferencja będzie miała jeszcze większą wartość, abstrahując od networkingu, od pewnie świetnych prelekcji, no to jeszcze ten element taki, jedna rzecz biorę dla siebie, zaimplementuję i wtedy jest ten taki komplet tej wartości i do tego też zachęcam, a ja na pewno będę, więc chciałem zażartować, super, żebyś może potem zrecenzuję to wydarzenie, ale już nie będę tak żartował, ponieważ odwiesiłem recenzenckie buty na kołek, także nawet nie nalegajcie na to, ale na pewno będę, więc dzięki nie, za zaproszenie. Nie nalegamy, dziękujemy, że będziesz i teraz bonusik, który nie był przygotowany, ale cię zaskoczymy. To może w takim razie, skoro jesteś zadowolony z tego wystąpienia 2018, to może udostępnimy wszystkim oglądającym dostęp do twojego nagrania, co? Dajesz zgodę? Jestem za, a nawet przeciw. Dobrze, w takim razie Klaudia, która zajmuje się u nas social mediami. Klaudia, śmiało wrzucaj u nas na LinkedInie dostęp do nagrania z Arkiem Kucińskim. Nie oglądajcie teraz, nie nabijajcie się, bez żadnych złośliwości. A propos tego, że był młody i przystojny, zostawcie sobie na koniec Sales Hyde Park, wtedy sobie dopiero będziecie oglądać, albo w weekend zapiszcie. Teraz już Arkowi bardzo dziękujemy. Trzymaj się, byku, i do następnego razu. Trzymajcie się, na razie, cześć. No, kurczę, nie wiem, co jest grane, ale robi się coraz mniej złośliwy. Coś tu powinno być inaczej. Żeby ten scenariusz zmienić, miało być trochę inaczej. Ale dobra, moi drodzy, bo widzę, że jest 13:30. To był rok 2018, czyli ten finał pierwszy duży, który zorganizowaliśmy z perspektywy Arka Kucińskiego jako jednego z prelegentów, a my już jedziemy dalej. Jedziemy do finału 2019, a wtedy naszym prelegentem między innymi była osoba, z którą do dzisiaj cały czas utrzymuje dosyć dobry kontakt, przynajmniej z mojej strony, tak mi się wydaje, że on cały czas jest dobry. Jest to osoba, która wtedy zabłysnęła niesamowicie. Najpierw w listopadzie 2019, to było, 2018, na wystąpieniu odnośnie pułapek w cyfrowych transformacjach. Świetne oceny i tak wylądował wtedy widziany już przez was Wojtek Telęga w finale 2019. Wojtku, witam cię. Cześć, witaj. Cześć, witaj. Ty, widzę tutaj a propos cyfrowych transformacji, z tyłu też już jesteś przygotowany z odpowiednim tłem. Ja już jestem permanentnie cyfrowy, także. Jesteś permanentnie cyfrowy. Słuchaj, tak. Trochę tak musimy zejść, widzisz, bo ty jesteś bardzo cyfrowy, my też dzisiaj trochę bardziej cyfrowi, ale ten 2019 to był sam finał, był jeszcze 2 miesiące przed początkiem pandemii. Wydaje się, że to w ogóle jakaś inna era w ogóle. No to tak jak o tym mówisz i teraz tak o tym myślę, to faktycznie mam wrażenie, że nie wiem, jakaś epoka się zmieniła z punktu widzenia rzeczywistości do okna i tego, jak na dzisiaj wygląda świat. Zupełnie inaczej. To z chęcią jeszcze może później wrócimy, jak wystarczy nam czasu do tego, co się zmieniło od tego finału, ale najpierw bym wrócił do tej twojej przygody z naszą społecznością. Jak to się stało, że trafiłeś do finału, jak wspominasz ten finał, czyli kolejny już, finał 2019, ja tylko powiem dla wszystkich, oprócz Wojtka Telęgi, to jest ten finał, gdzie była Basia Piasek, Adam Bernacki, Jerzy Ziętkowski, Tomasz Zieliński i Michał Balcerzak z grona naszej społeczności. Ty mówisz, czy pamiętam, jak to się stało? Mówię, nie pamiętam. Wiesz, Marcin, ja z reguły jestem nieprzygotowany i nie pamiętam takich rzeczy. A na poważnie. Napiszcie na czacie, kto pamięta, kto był wtedy na tym finale. Na poważnie, no to wynikało przecież już z rzeczonego Piotra Grządziera, z którym gdzieś tam nas przycięły wcześniej biznesowe ścieżki. Piotrek, pamiętam, że polecił moją osobę jako kogoś, kto może mieć coś wartościowego do powiedzenia, czemu ja stanowczo zaprzeczałem. No i generalnie rzecz biorąc, wtedy się spotkaliśmy, porozmawialiśmy i kilka miesięcy rozmawialiśmy o tym, czy faktycznie warto, i ja cały czas zaprzeczałem. No ale jakby byłeś osobą, która
akurat miała więcej wiary w ten pomysł niż ja i masz ogromny dar przekonywania. Podobnie jak silny reflektor obecnie nad tobą świeci, była tak mocna ta wiara. I generalnie rzecz biorąc, na tej podstawie... Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w międzyczasie, jak rozmawiałem z Arkiem, już zdążyłem zgasić jedno światło, tutaj waliło za mocno, teraz zgasiłem drugie, więc trochę faktycznie mi tu świeci, jakbym... Ale odbijasz światło, Martin, tak, że normalnie Bóg słońce. No. Jakbym miał taką fryzurę, jak ty, byłoby lepiej. Teraz nie mam jak... Tak bardzo już pasujesz te cybernetyczne światy, wiesz, cyberpunk i tak dalej, takie wiesz, szczepy bioniczne na głowę, odbijające światło i tak dalej. Dobra, już się nie nabijaj, bo teraz mi się dostanie z Arka jeszcze podwójnie a propos tych złośliwości. Nie no, przygotowałem się. Przekonałem cię, Wojtek, z prostego względu. Słuchaj, ja nie przekonuję ludzi, którzy wie, że nie mają nic ciekawego do powiedzenia, a jeżeli ktoś, a pamiętam wtedy ciebie z czasów, kiedy byłeś dyrektorem sprzedaży w Bonier Polska, czyli Puls Biznesu i inne tam marki jeszcze wydawnicze, tak? To wtedy pamiętam, że byłem absolutnie przekonany po tym, co mi opowiedziałeś na temat zmiany, którą wprowadziłeś, że to jest temat, który po prostu będzie bombą. I się okazało, że to prawda, miałeś bardzo wysokie oceny i to były te czasy, kiedy byłeś w czterech miastach. Czyli pamiętasz ten nasz rajd po... To jest wtedy jeszcze, kiedy w Polsce były cztery miasta, nie? Teraz tak. Tylko Warszawa. I później trafiłeś do finału i w finale ja myślałem sobie, kto powinien zacząć? Kto wyjdzie i mu nogi się nie ugną na widok 500 osób w finale? Jak się, moi drodzy, domyślacie, Wojtek poszedł na pierwszy ogień. Pamiętasz tak, no wystąpienie? Pamiętam, zresztą samo wystąpienie było bardzo fajnym doświadczeniem. Jakby byłem trochę jak tygrys w klatce, bo to jest coś, co... No, miałem pierwszy raz okazję faktycznie przed tak szerokim gronem występować i jeszcze faktycznie ludzi totalnie z branży, a temat miałem dosyć, w mojej ocenie, trudny, no bo mówiliśmy o czymś, o czym mówią wszyscy wszędzie, czyli o motywacji, o tym, jak można budować ten obszar organizacji. No i w sumie samo wystąpienie pamiętam, że było bardzo fajnym doświadczeniem, ale to, co było niefajnym doświadczeniem, to nie wiem, czy pamiętasz, ale twój ochroniarz nie chciał mnie wpuścić na salę, żebym to wystąpienie przeprowadził, powiedział, że Marcin zakazał. Więc, ja się dowiedziałem o tym dopiero później, ale wiesz, ty dzisiaj jesteś tak, wiesz, w bludzie, nie wiem, pamiętam, w czym wtedy przyszedłeś, może ty po prostu wtedy nie wyglądałeś jak... Nie, no byłem jak finalista, zgodnie z dress code'em, jak finalista, wiesz. Widzisz, ale twoja sportowa natura, byłego siatkarza gdzieś tam i golfisty została, bo widocznie ktoś cię ocenił po sylwetce, że wyglądasz groźnie, no. Okej, okay. No nie wiem, powiedział pan, że Marcin zabranił wpuszczać. Ja mówię, pan, co ja mam zaraz mi wystąpienie, to nie ma znaczenia. Okej, okay, dobra, to będziemy... Tak było. Tak, będziemy musieli to przygotować ochronę, żeby wpuszczała teraz wszystkich, jeżeli... Przynajmniej prelegentów, nie? Tak, bo tam wiesz, że publiczności nie ma podczas wystąpienia, to jest małe pikość, ale jak nie ma prelegenta, to jest trochę problem. Okej, okay, dobra, to takie masz wspomnienie, ale co do swojego tematu, a czy było tak, że po twoim wystąpieniu ktoś przyszedł i powiedział, kurczę, Wojtek... Fajny temat, super, że tu jesteś, czy tak zupełnie... Nie, bo to też mnie bardzo pozytywnie jakby zbudowało. No i w sumie gdzieś tam to był początek jakiejś mojej, nie wiem, kariery, to jest złe słowo, ale prezencji scenicznej i faktycznej obecności na różnych wystąpieniach w naszym kraju związane z konferencjami, czy w tej chwili jakby też wykorzystuję ten kanał do komunikacji swoich kompetencji i tego, co robię. Ale generalnie rzecz biorąc, do zasady jest tak, że bardzo dużo pozytywnego feedbacku, informacji zwrotnej od uczestników właśnie też jakby zwracali uwagę nie na tyle na sam przekaz, który był dosyć moim zdaniem ciekawy, ale na formę. Czyli ta forma, która była taka jakby prawdziwa i to jest to, co ja się staram zawsze robić, że nie przygotowuję się jakoś strasznie merytorycznie, tylko staram się dzielić swoim doświadczeniem, tak mówić z siebie to, co tego doświadczyłem, co czuję, co myślę na dany temat. No i myślę, że to jest pewna recepta na sukces i dzięki temu wychodzi to dosyć prawdziwie i ludzie to fajnie odbierają. I dużo takiego właśnie ciekawego feedbacku otrzymałem. Właśnie co do nie tyle samego przekazu, tylko formy. Ja pamiętam też, że dużo osób mi zwracało uwagę na to, że jak ty mówisz, to od razu słychać, że jesteś człowiekiem, który faktycznie siedzi w biznesie, że rzeczy, które poruszasz, że wątki, o których mówisz, czy o kwestii właśnie, nie wiem, motywowania ludzi, zarządzania, że to od razu widać, kiedy na scenie jest dyrektor sprzedaży i widać teraz, oczywiście nie ujmując niczego konsultantom czy trenerom, bo jakby to jest trochę inna robota, ale Wojtek jest tym kolesiem, który ma podciągnięte swoje dresiki po łokcie tutaj, w sensie brutto,
czy koszulę po łokcie, bo jest cały upoprany w tej naszej sprzedażowej robocie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I to pamiętam, jest moja bluza służbowa, żeby było jasne, oficjalna, także wiesz. Dobra, wiedziałem, że... Na spotkania z prezesami, wiesz, spółek giełdowych chodzę też w tej bluzie, także spokojnie. To może, ja oczywiście znowu tak sobie pozwalam na żarty, bo tak jak mówiłem z Wojtkiem, mamy cały czas kontakt, też występujesz u nas w Akademii Sales Sensors, mówisz o procesach. Ja tak sobie pomyślałem, że my tutaj w sumie rozmawiamy, wspominamy ten finał, ale może jeszcze nie wszyscy w ogóle wiedzą, kim jesteś i co robisz. Tam, tak wiesz, formuła Sales Hyde Parku jest luźna, ale może nie aż tak luźna, żeby nie powiedzieć o tym, co w ogóle robisz dzisiaj. Powiedz, co od tego czasu... Jak wygląda twoja kariera, tak żeby ci, którzy cię znają, wiedzieli, co tam się dzieje u ciebie? No, dzisiaj jakby konsumuję tą wiedzę, którą zdobyłem, będąc dyrektorem handlowym przez 12 lat w różnych organizacjach, sprzedając naprawdę różne produkty, starając się jakby właśnie budować procesy, doradzać firmom i wspierać je w zmianach związanych z digitalizacją właśnie w Deloitte Digital. Czyli Deloitte Digital... I Sales Transformation Manager, tak? Dobrze pamiętam? No, można powiedzieć manager. Odpowiadam za ten obszar praktyki w centralnej Europie, ale okej. Dobra, Wojtek, ja chciałbym Ci publicznie już teraz, znaczy po pierwsze, jeszcze raz bardzo Ci podziękować za udział w finale 2019, za to, co wtedy wniosłeś, bardzo dużo. Brałeś udział też w tym sławetnym panelu dyskusyjnym, co do którego też później miałeś wątpliwości, co do mojej roli w nim, czyli mam na myśli panel dyskusyjny o systemach prowizyjnych. Ty, Adam Bernacki oraz Basia Piasek. Jeżeli nie będziemy oczywiście omawiać teraz, o co chodziło w tym panelu dyskusyjnym, jeżeli... Dlaczego nie dałeś rady ogarnąć? Nie, no słuchaj, tam był taki ogień i taka napierdzielanka na argumenty między Basią a Adamem Bernackim, że tam za bardzo nie chciałem wchodzić na linię ciosu. Teraz jeszcze może tylko dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to Klaudia znowu, że dzisiaj tak jest dobry nastrój mamy tutaj na naszym Sayside Parku, to może też dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, udostępniamy panel dyskusyjny, właśnie ten z udziałem Wojtka, Adama Bernackiego i Basi Piasek na temat systemów prowizyjnych. Zerknijcie sobie, będziecie wiedzieć, o czym teraz mówimy. Publicznie chciałbym Cię jeszcze zaprosić od razu tu i teraz na styczeń, na najbliższy finał, który będzie właśnie 19 stycznia. Czuj się naszym gościem honorowym za to, co zrobiłeś dla społeczności, słowa uznania i wpisuj do kalendarza i potwierdź nam teraz publicznie, czy już możesz powiedzieć, że będziesz. Wpisałem w kalendarz, mam zamiar być, jak dożyję, to będę. Także. Dobra. Styczeń to daleka data. Daleka data. Nie, to u was tam w Deloitte, to wy macie co do każdego dnia zaplanowane do 2025, także nie ściemniaj. Nie, to nie jest tak właśnie. Teraz ten VUCA World i to, co się dzieje tak naprawdę na świecie, zmiany, które galopują, sytuacja z naszą wschodnią granicą jest taka, że musisz być bardzo zwinny i raczej nie planuje się na taki okres czasu. No dobra. Wojtek, wielkie dzięki. Raz jeszcze nasza formuła idzie dalej. Dzięki, że jesteś, że się dzielisz, że byłeś na finałach i kto będzie z was chciał spotkać znowu Wojtka, to w styczniu widzimy się ponownie. Trzymaj się, jeżeli chcesz, to najwyżej dla tych, którzy chcieliby coś o Wojtku więcej skontaktować się, to może wrzuć swój profil na naszym czacie na LinkedInie. Zapraszam. Oczywiście, jak ktoś chce pogadać, słuchajcie, czy teraz na temat właśnie digitalizacji procesów, czy na finale, którym mam zamiar być, jak dożyję, to serdecznie zapraszam. Dobra, to pięknie. Moi drodzy, w takim razie to wy już, jak chcecie, to się odzywacie do Wojtka osobiście. Ja muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz o Wojtku. Otóż dowiedziałem się ostatnio, że Wojtek uczestniczy w mastermindzie, takiej grupie absolwentów naszej akademii, co oznacza, że to w ogóle też piękna sprawa, że nawet jak już Wojtka nie ma na społeczności, na spotkaniach społeczności jako eksperta czy finalisty, bo już wystąpił wcześniej, to cały czas dzieli się przynajmniej z częścią z was swoją wiedzą, co mnie też bardzo, ale to bardzo cieszy. Dzięki Wojtek, jak możesz to wrzucić swój profil na LinkedInie, też Arek, jeżeli możesz to też wrzucić, żeby ktoś jakby chciał się odezwać, to zawsze będzie mógł wrócić. No i na chwilę jeszcze, moi drodzy, wrócimy do 2018 roku, czyli do finału 2018, o którym rozmawialiśmy z Arkiem Chludzińskim, dlatego że pojawił się tutaj u nas niepostrzeżenie, a może nie, zaplanowanie, tak powinienem powiedzieć. Pojawił się człowiek, którego muszę wam przedstawić, dla tych szczególnie, którzy go nie znają, nie pamiętają.
Przed Wami człowiek, o którym przed chwilą rozmawialiśmy z Arkiem. Człowiek, który po bardzo merytorycznym wystąpieniu Arka Chrudzińskiego później poruszył nas, niektórych nawet do łez. Także Andrzej Cichocki jest teraz z nami. Andrzeju, trochę czasu minęło. Powiedz, pamiętasz coś w ogóle z tego finału? To chyba takie pierwsze było zetknięcie po tych spotkaniach standardowych, później nasze z Tobą, tak, z tym finałem. Pamiętasz coś jeszcze? To już kawał czasu. Wiesz, no pewnie, że pamiętam. W ogóle cała formuła dostania się na ten finał była dla mnie dużą niespodzianką, no bo zadzwoniłeś w konkretnym roku i mówi: słuchaj, czy mógłbyś paść do nas zrobić szkolenie, zapraszamy trenerów, mamy fajną społeczność, no rzeczywiście społeczność Mistrzostwa Świata, trenerów zapraszamy, no i ja chyba albo w styczniu, albo w lutym mówiłem, zanim się dostałem do tego finału. No i największym zaskoczeniem było dla mnie to, że po tym, co ja już powiedziałem, ty mówisz, no to teraz jak zwykle zapraszamy do oceny. Wiesz, to było zaskoczenie. No tak, i to był początek drogi do finału. Później w finale, no słuchaj, no ja, to ja się... jak już skoro, Andrzej, skoro o tym powiedziałeś, to tylko ja cię zaskoczyłem z tą oceną, a z drugiej strony to była najwyższa ocena w 2018 roku. Wtedy pobiłeś wszystkie rekordy. Wiadomo, że później to już były kolejne lata i jeszcze tam się pewne rzeczy zmieniły, ale na tamten czas, 2018, miałeś najwyższą ocenę. Więc to nie musisz się tego tutaj, wiesz, obawiać. Trzeba powiedzieć wprost, to był rekord 2018 roku i później ten styczniowy finał, którym nam tutaj sprawiłeś, że połowa sali płakała. Wiesz co, no, było super. Społeczność, jakby ludzie, którzy byli, ja też zwracają uwagę, jak się przyglądają, nie? No bo ja przed wystąpieniem jakby dla mnie było mega ważne dać jak najwięcej z siebie, no bo ci ludzie, którzy tam przyszli, też coś dali siebie tak naprawdę, dali swój czas, chcieli coś wziąć, coś, co będzie wartościowe, nie? No to ja słuchawki na ucho, iPad w rękę i się nakręca muzyka i tak chodzę po korytarzu, nie? I tam co chwilę ktoś tam widzi, się tylko uśmiecha. No i później wejście, doskonale się czułem, znaczy w ogóle się czuję doskonale w społeczności ludzi sprzedaży. No lubię to, słuchaj, no całe życie zarządzałem sprzedażą albo sprzedawałem, więc jakby to jest coś, co można by powiedzieć, że jest w moim DNA. No właśnie, bo tak my tutaj rozmawiamy, przecież to było już te kilka lat temu, więc część z Was może w ogóle nie wiedzieć, że Andrzej Cichocki to były dyrektor sprzedaży, także członek zarządu firmy AXA, czyli duża część Twojej kariery zawodowej w branży ubezpieczeniowej, wcześniej w PZU. A teraz powiedz, czym się zajmujesz, tak żeby też wszyscy wiedzieli, co teraz robisz, jak można się też może do Ciebie odezwać, w czym pomagasz, jeżeli chodzi o tą stronę sprzedażowo-rozwojową. Consulting, jakby consulting biznesowy. No i tu główny fokus jest na zarządzanie, przywództwo, modele biznesowe, strategie. No ale oczywiście mamy, bo jakby jest kilka spółek, które zajmuje się tymi obszarami w Polsce i w Stanach Zjednoczonych i mamy też marketing. No, generalnie wspieranie biznesu w różnych obszarach, tak to chyba będzie najlepiej ująć. Dobrze, a i z tego co pamiętam, to też można Cię było zobaczyć nawet gdzieś w telewizji. Nie pamiętam dokładnie, na czym polegał ten program, ale byłeś też, miałeś swój program, tak? Czy jeszcze jest? Wiesz co, znaczy byłem zapraszany, to będzie bardziej trafne do telewizji, tak. Wiesz co, no bo obok życia zawodowego, no tak sobie myślę, że każdemu z nas jest potrzebne inne życie. To nie zawodowe, czyli rodzina, bliscy, być może jakieś aktywności charytatywne. No ja akurat swoje życie w tamtym okresie miałem mocno powiązane ze służbą w więzieniach, tak? Czyli chodziłem do więzień i jakby to wzbudziło zainteresowanie. Wiesz, to jest ciekawostka, nie? Że ludzie robią mnóstwo ciekawych rzeczy. No a mnie akurat do tego, do telewizji zaprosili, bo usłyszeli, że jakiś gość, który był kiedyś w ogóle w zarządzie międzynarodowej korporacji, teraz chodzi do więzień i z więźniami gada. No i to taki był początek. Zaprosili mnie, później mnie zaprosili do projektu Lady, gdzie byłem ekspertem i pracowałem z dziewczynami, które tam były. Super doświadczenie. Więc to TVN głównie i to śniadaniówka, o tak to nazwijmy. Świetnie. O ile dobrze pamiętam, to ty na tych spotkaniach, to wracając trochę jeszcze na tutaj na ten fundament nasz Sales Angels, ty mówiłeś o handlowcu, żeby sprzedawać bardziej tak sobą, tak? Czyli w sensie, żeby pokazywać tego, kim się jest, że sprzedaż to nie tylko techniczna strona, to też takie często otwarcie się na klienta i pokazywanie to trochę
od tej strony, której w biznesie często się unika, czyli też trochę taka komunikacja z poziomu serca, co jest wiadomo, że w twardej branży sprzedażowej często dziwne wręcz, jeżeli człowiek mówi, słuchaj, ty po pierwsze słuchasz swojego klienta, ale też podejść do niego jak naprawdę jak do człowieka, więc to było też na poziomie takim dosyć głębokim istotny przekaz, nie? Że nie bójmy się pokazywać, kim jesteśmy, nie tylko po pracy, ale właśnie w pracy. Pokazujmy, kim jesteśmy. Czy coś tu się zmieniło w tym twoim podejściu przez te kilka lat? No, nic się nie zmieniło. Nadal uważam, że najpierw się rodzimy ludźmi, później dopiero stajemy się człowiekiem, policjantem, lekarzem, nie wiem, prostytutką, bandytą, ale jesteśmy przede wszystkim i najpierw człowiekiem, więc jakby to człowieczeństwo jest wspólne dla nas wszystkich. I no i dzięki temu, że to jest część wspólna, chociaż niektórzy niekoniecznie zachowują się jak ludzie, nie? No ale to jest już kwestia zachowania, a nie bycia, no to uważam, że zaufanie, i to bez względu na to, wiesz, to za 20 lat, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że są narzędzia wspierające, technologie, metody i tak dalej, to wszystko będzie ważne, jest coraz ważniejsze, ale w tym wszystkim też jest ważny człowiek, no bo w sprzedaży chodzi o przeniesienie tylko jednej emocji na drugą stronę. Czy to jest B2B, czy B2C, tą emocją jest zaufanie. Jeżeli z kimś rozmawiasz, nie zbudujesz zaufania, to cała reszta się nie odbędzie. Więc jeżeli udajesz kogoś innego niż jesteś, to to zawsze wychodzi. Więc bycie człowiekiem jakby pomaga, bycie sobą tak naprawdę. Tak i wiesz, kiedy teraz to jest tylko na poziomie słów, to się wydaje, to być może części z was, że to tylko właśnie słowa, ale to, co właśnie Andrzej zrobiłeś na tym finale 2018, to było przeniesienie tych słów na prawdziwe emocje. Wspomniałem o tym wcześniej, może tak trochę nawet nieco żartując, ale prawda jest taka, że naprawdę połowa sali wtedy była wyraźnie poruszona. Ja byłem w tej grupie, gdzie naprawdę ciężko mi było trochę dojść do siebie po tym, co z nami wtedy zrobiłeś na poziomie właśnie tych pytań i jakby wnikania trochę w głąb siebie. Do dzisiaj nie wiem do końca, co ty ze mną wtedy zrobiłeś, ale dzięki też tobie zrozumiałem, co jest moją rolą, co jest moją misją. Pomyślałem sobie, że być może moją, albo może nawet na pewno moją drogą, wsłuchując się w siebie, jest to, żeby tego typu wiedzę w gronie ludzi sprzedaży popularyzować, pokazywać, że nie tylko twarda wiedza merytoryczna, ale też to, kim jesteśmy, też ma tak duże znaczenie. Żebyśmy się nie bali o tym mówić. Dziękujemy. Fajną rzecz powiedziałeś, bo na przykład twarda wiedza jest coraz bardziej oczekiwana i pożądana na równi z miękką, żeby nie było, nie? Ale kiedyś na przykład przywództwo czy zarządzanie kojarzyło, no zarządzanie to kojarzyło się z rządzeniem, nie? Ale przywództwo kojarzyło się z tym, że ktoś jest fajny, miły, sympatyczny, umie pociągnąć, oczywiście umie wymagać. Natomiast teraz, tak jak w sprzedaży, tak samo w zarządzaniu, w prowadzeniu ludzi, w przywództwie, coraz więcej jest potrzeba narzędzi, które to wspierają. I w każdym, słuchaj, ciekawostka jest taka, rynek nasz rozwoju szkoleniowego, rozwoju firm idzie w tym kierunku, że tak naprawdę naszymi klientami w firmach są najczęściej ludzie, którzy potrzebują zrozumienia. Samo narzędzie ich nie zrozumie, samo narzędzie pomaga zdiagnozować, ale po drugie ktoś używa tego narzędzia i tam najlepiej jakby był człowiek. No właśnie, czyli wszystko i tak się później sprowadza, że nieważne czy B2B, czy B2C, tylko human to human. Czyli ten drugi człowiek, on jak pracuje w jakiejś firmie, to też w końcu jest człowiekiem. Musimy zrozumieć jego emocje, jego potrzeby, jego rolę i tak dalej. Nie będziemy teraz oczywiście robić szkolenia, ale jeżeli ktoś z was chciałby się odezwać do Andrzeja, żeby pomógł na poziomie konsultingu, może jakiegoś szkolenia, warsztatu, to śmiało się odzywajcie. A ciebie, Andrzej, chciałbym publicznie zaprosić też, bo jesteś ważną osobą w naszej społeczności. Nie zapominamy o tobie wciąż po tylu latach. Chciałbym cię publicznie teraz zaprosić. Nie wiem, czy będziesz wtedy w Polsce, czy w Stanach, bo wiem, że często też szkoliłeś nim, czy jeszcze cały czas szkolisz w Stanach, więc jakby 19 stycznia 2023 będzie najbliższy finał. Będziesz, czy nie będziesz, powiedz? Czy już oczywiście, będziesz? Że będę. Dobra. Będę, pewnie, że tak. Patrz, jak się cieszę, jak powiedziałeś, że będziesz. Ja też. Dobra, to super. To widzimy się w takim razie w styczniu z Andrzejem Cichockim. Andrzeju, wielkie dzięki, że znalazłeś czas, żeby dzisiaj do nas dołączyć. Także ja się bardzo cieszę, słuchajcie, że
znajdujemy cały czas sposób na to, żeby mieć kontakt z naszymi byłymi finalistami, ekspertami, wszystkimi tymi, którzy wnieśli coś dobrego do naszego zawodowego i nie tylko zawodowego życia. Andrzejowi bardzo dziękujemy. Też przy okazji chciałbym powiedzieć, że Andrzej w zeszłym roku na finale 2021 był w roli komentatora, więc mieliście okazję go chociaż chwilę posłuchać. A my teraz, czyli mieliśmy 2018 Arka Kluzińskiego, teraz Andrzeja Ciechockiego, mieliśmy 2019 z Wojtkiem Telęgą. Jak na razie wszyscy potwierdzają, że będą, więc mam nadzieję, że wy również już macie bilet i będziecie. A jeżeli jeszcze nie macie biletu, bo to też ważna informacja, to bardzo ważna kwestia jest taka, że do końca miesiąca wciąż możecie kupić bilet w niższej cenie i to nie będzie jakieś teraz moje rozpływanie się nad tym, że warto czy nie warto, bo sami słyszycie, że warto. Po prostu zakładam, że ci, którzy nas teraz oglądają, są rozsądnymi ludźmi, a jeżeli jesteście rozsądni, to pewnie wiecie, że lepiej mieć 600 w kieszeni niż nie mieć. Dlaczego 600? Bo aktualnie cena za bilet stacjonarny na finał to 690 zł netto, a w styczniu przed samym wydarzeniem będzie 1290, co oznacza, że dzisiaj kupując do końca tego miesiąca macie 600 taniej. Zachęcam, zapraszam, zróbcie co uważacie. Mówię tutaj o bilecie stacjonarnym, natomiast bilet online jest w innych cenach. W jakich cenach? Sami sprawdźcie. Teraz tutaj też Klaudia poproszę Cię o obrzucenie linka na LinkedInie, żebyście mogli sobie sprawdzić, jakie to są ceny i ile konkretnie zaoszczędzimy kupując bilet na salę bądź online teraz albo później. A my z tego roku 2018-2019 wędrujemy teraz do roku 2020. Mam nadzieję, Tomek, że nie uciekłeś, jesteś wciąż z nami, dlatego że teraz odzywamy się do finalisty 2020, Tomka z Zagdana. Tomek, to pierwsze nasze wydarzenie, które było już zrealizowane w pełni online, czyli przyszła pandemia i świat się zmienił. Rozmawialiśmy z Wojtkiem Telęgą, że finał, w którym on wziął udział, był 2 miesiące jeszcze przed początkiem całego zamieszania, a później nastała nowa epoka, nastała ciemność. Ciemność jak teraz u Tomka Zagdana, bo Tomek, kiedy pomyślał o pandemii, to zgasił światło. Nie ogarnął guziczków. Tomek, widzisz, nareszcie się widzimy. Nastała światłość. Otóż my cały czas się zastanawialiśmy, jak finał 2020 ma się odbyć, skoro wszystko jest zamknięte, ludzi nie można wziąć na salę. Zrobiliśmy. Zaprosiliśmy naszych wszystkich finalistów, najlepszych ekspertów 2020 do Digital Knowledge Village, do studia i zrobiliśmy pamiętne, finałowe spotkanie w 100% zdalnie. Powiedz, jak się czułeś w tej roli i co pamiętasz z tego finału 2020? To pamiętam z finału 2020. Oczywiście. Poza tym, że wystąpiłeś, nie? No to chyba pamiętam. Poza tym, że wystąpiłem, tak. Wiesz co, chyba najbardziej zapadło mi w pamięci mówienie do pustej sali. Może bo tam była głównie obsługa techniczna i prelegenci. To było takie doświadczenie, że trzeba było sobie wyobrazić, że ktoś stoi przed tobą, a jednak go tam nie ma. I pamiętam, że w ramach tego wystąpienia przygotowałem sobie jakiś taki mały żart skierowany do ciebie i akurat tak się złożyło, że w momencie, kiedy ja go mówiłem, to ciebie nie było nawet na publiczności, więc tym bardziej musiałem sobie wyobrazić, że ten żart, to opowiedziałem, jeszcze był na dodatek śmieszny, więc Czyli nie ustaliliśmy scenariusza wystarczająco dobrze. Nie, miałem nadzieję, że cię zaskoczę, ale nie wpadłem na to, że zaskoczenie może też być w drugą stronę. A, bo ja tam chyba wtedy byłem odpinany czy coś, wiesz, bo ja tam cały czas... Gdzieś musiałeś widocznie być. Gdzieś tam mnie nie było, dobra. Okej, czyli takie masz wspomnienie. A odnośnie znaczy, merytoryki, a tego, że... To nie jedyne oczywiście. Na pewno kwestia techniczna i tego, jak to było rozwiązane od strony technicznej. Mogę śmiało powiedzieć, że to wyglądało jak profesjonalne studio nagrań. Nie była to jakaś partyzantka, że stoi człowiek z telefonem i tam próbuje uchwycić, żeby się statyw nie przewrócił, tylko cała ekipa stała, wiele kamer, nagłośnienie, studio. No, wszystko bardzo, bardzo profesjonalnie wyglądało. W zasadzie do tego nie wiem, czy od strony technicznej dałoby się to po prostu lepiej zrobić. To już chyba wszystkie dostępne środki, które były na świecie, to wykorzystałeś do tego. I to było widać, mam wrażenie, w tej jakości.
No i co do prelegentów, to ja mogę powiedzieć, że z dużym zainteresowaniem słuchałem tych wystąpień pozostałych kolegów i koleżanek, więc to może samego siebie nie będę oceniał, ale... Ja zaraz nawiążę, Tomek, jeszcze do twojego wystąpienia, ale to tak znowu, bo chciałbym, żeby ci wszyscy, którzy, bo ci z nas, którzy są dłużej, to pamiętają, kto wystąpił, ale część z nas, tak jak dobrze widzimy, że Ania Kopulińska pisze na LinkedInie, że jest z nami od niedawna, to pewnie wymagałoby to krótkiego wyjaśnienia, tak dla Ani czy dla wszystkich osób, które nas teraz tutaj słuchają, a mianowicie finał 2020 to między innymi Tomek Zagdan, a oprócz Tomka to Szymon Negacz, Rafał Mazur, znany przez niektórych jako Zen Jaskiniowca, Tristan Tresar, czyli algorytmia sprzedaży, czekaj, bo teraz to Ania Jakubowski i wiem, że jeszcze kogoś nie wymieniłem. Alek Cierniewski. Arek Cierniewski jako członek społeczności, który wygrał w konkursie. No właśnie, czyli taka grupa ekspertów, finalistów 2020, a ty wtedy mówiłeś, to pamiętam, bo to było przez dużą część osób uznane za najlepsze wystąpienie, mówiłeś o pustych obietnicach. To było jakieś 1000 pustych obietnic, tak? Czy jakoś więcej? Wiem, że dotyczyło to pustych obietnic składanych przez firmy. Tak, temat rzeczywiście dotyczył pustych obietnic, a motywem przewodnim, w którym w tym temacie poruszałem, było rozumienie klientów, tego, co im się obiecuje i wykorzystanie techniki badań klientów do tego, żeby lepiej klientów rozumieć, to czego potrzebują, to na jakiej podstawie podejmują decyzje. No bo wyszedłem z takiego hasła, które bardzo szybko znalazłem w Google, że wpisywałem sobie w kilku branżach w cudzysłowie, oferujemy najlepszy serwis. Jak sobie wpisałem w cudzysłowie najlepszy serwis, to tam naprawdę tysiące firm wyskakiwało, oferujemy najlepszy serwis. Tam było mnóstwo niczym niepopartych, sensownych wypowiedzi i ofert wartości, gdzie wszystkie firmy miały dokładnie to samo, niezależnie od branży. I bardzo często zaobserwowałem, że bierze się to z tego, że niekoniecznie rozumiemy, co tak naprawdę dla tych naszych klientów jest wartością, a co nią nie jest. I po prostu obiecujemy to, co nam się wydaje, że jest ciekawe, a nie to, co realnie przynosi wartość dla naszych klientów. I jednym z narzędzi, z których sam korzystam i sam uczę wykorzystywać, jest właśnie badanie klientów po to, żeby zrozumieć to, co dla nich jest ważne i to, w jaki sposób zbudować tą ofertę wartości dla firmy. I to było też niejako kontynuacją tego tematu analizy win-loss, który najpierw zrobiłeś na spotkaniu standardowym, to był chyba wrzesień 2020, świetnie ocenione spotkanie, tak trafiłeś do finału, gdzie jakby ten wątek jeszcze bardziej gdzieś tam rozszerzyłeś i to się spodobało, bo to było też takie dosyć analityczne podejście, czyli nie jakieś moje widzimisię, tylko też konkrety, z czego zresztą, Tomku, słyniesz, nie ma co się oszukiwać, słyniesz z tego, że mówisz bardzo merytorycznie i dajesz dużo treści jak na minutę czasu. Człowiek karabin. Tak, człowiek karabin. Trochę nie chcę mówić, że tutaj wiesz, męska wersja Basi Piasek, bo Basia jest tylko jedna i ty jesteś tylko jeden, ale pamiętam, że podobny słyszałem komentarze, że jak w finale 2019 Basia Piasek po prostu z szybkością karabinu strzelała słowami, Tomek Zagdan w finale 2020 zrobił coś podobnego. Żeby było jasne, to było bardzo ciekawe, wartościowe. Pamiętam do dzisiaj też, dlatego chciałem, żeby wszyscy się dowiedzieli, że taki Tomek Zagdan, chociaż dzisiaj na spotkaniach społeczności niekoniecznie bywasz co miesiąc, to żebyś gdzieś tam, żeby ta pamięć po tobie cały czas była, że fajne rzeczy robisz. Dla tych, którzy nie wiedzą, to tylko powiem, że Tomek cały czas jest z nami w Akademii Sales Angels, to znaczy swój moduł analityczny a propos tej konkretnej analityki na Akademii Sales Angels na programie Business Development Mastery prowadzi, więc kto z was będzie chciał, to tam będzie Tomka mógł spotkać. Tomek, nie wiem, czy pamiętasz, ale bo ja ze swojej perspektywy myślę sobie o finale 2020, myślę sobie od razu o tej pierwszy raz wprowadzonej wersji loży komentatorów, niektórzy mówili loży szyderców. A jak ci się tak od strony prelegenta podobało to, że ty schodzisz ze sceny i wchodzisz później do studia i tu dostajesz jeszcze pytania? Tam wtedy Irek Biliński, czyli tutaj jeden z moich wspólników z Floyd-Zals, przepytywał, dostawał pytania na czacie. Jak ty uważasz z perspektywy też ciebie, ale myślisz uczestników, na ile to był dobry pomysł? Uważam, że to był dobry pomysł i chyba najlepszym dowodem na to jest to, że to kontynuowałeś w kolejnym roku, bo to jest taka szansa na to, żeby nawiązać kontakt z uczestnikami i usłyszeć jakieś odpowiedzi na jakieś konkretne pytania uczestników,
a czasami w mniej lub bardziej żartobliwy sposób zagiąć prelegenta jakimś ciekawym pytaniem. Więc jak najbardziej jest to fajna forma urozmaicenia takiej konferencji i niekoniecznie gdzie indziej widziałem coś takiego, więc to jest na pewno wyróżnik. Dobra, a powiedz mi jeszcze, bo byłeś z nami też na kolejnym finale, teraz przejdziemy do ostatniego finału. Powiedz, za co cenisz tak z twojej perspektywy i finalisty, ale też uczestnika finału, za co cenisz nasze finały? To na pewno finały cenię za to, że to jest taka chyba nie wiem, czy to nie jest najważniejsza rzecz, że tam się nie dostają ludzie z przypadku, bo jednak miałem okazję w życiu uczestniczyć w kilku konferencjach i czasami miałem na kilku z nich wrażenie, że czasami tam ci ludzie z łapanki trafili, czy po prostu przyszedł ten, kto miał czas, albo kto nie miał nic lepszego do roboty akurat, albo bardzo chciał przyjść, albo wszystkie rzeczy naraz. I to nie zawsze dawało jakby wysoki poziom ani wystąpień, od strony wystąpień, ani merytoryki. I sam pamiętam gdzieś takie wystąpienie dawno, dawno temu, gdzie miałem duży znak zapytania, że może, albo kilka, że ludzie może jakąś wiedzę mają, ale nie byli w stanie tego w żaden sposób sensowny przekazać. A to wynikało z tego, że po prostu nikt nie sprawdził tych prelegentów, którzy tam przychodzą. No i mi się wydaje, że to jedną z tych rzeczy, które jest na pewno różnicą, no to, że ludzie się z przypadku na ten finał nie dostali, dlatego że każda osoba, która gdzieś występuje na finale, musiała wcześniej po pierwsze wystąpić w ramach roku i tam uzyskać wystarczająco dobre oceny, żeby się pojawić na finale, a jeszcze najpierw musi się jakoś dostać na to wystąpienie i to też jest jakiś rodzaj, można powiedzieć, preselekcji. Więc myślę, że to jest taki przemyślany proces doboru ludzi, którzy na koniec gwarantują jakiś poziom, dobry poziom. To jest pierwsza rzecz, myślę, która mocno wyróżnia Sales Angels na tle jakiejś, nie wiem, przypadkowej konferencji na przykład, bo takich konferencji w obszarze sprzedaży nie brakuje, ale tam eksperci są przypadkowi, tu nie są. A druga rzecz, która wyróżnia, nie wiem, czy to wyróżnia sam finał, czy po prostu społeczność Sales Angels, a może jedno i drugie, no to, że tam gdzieś jest jednak takie poczucie, że jak się przychodzi tam, może nie pierwszy raz, bo jak ktoś jest pierwszy raz, to może to wyglądać inaczej, ale jeżeli ktoś już tam raz był, to często ma takie poczucie, że wraca do miejsca, w którym jakby zna już ludzi, są to jakieś koledzy, można z kimś piątkę pogadać, nie jest to tak, że jak się idzie na konferencję, to nikt nikogo nie zna i każdy się tak patrzy, albo są ci, którzy chcą sprzedać, albo ci, którzy chcą siedzieć cicho. Tylko jest rzeczywiście takie poczucie, że tam jest dużo osób, którymi się znasz, też po prostu po ludzku, po przyjacielsku pogadać, więc taka fajna atmosfera i myślę, że to jest taka co najmniej druga rzecz, która wyróżnia. Więc to są takie dwie rzeczy, powiedziałbym, dosyć unikatowe, co nie znaczy, że inne nie są wartościowe, ale te rzeczy na pewno są dosyć unikatowe, bym powiedział. Super, Ancko, to teraz muszę cię zapytać, czy już sobie sprawdziłeś, jak z tym 19 stycznia 2023 w twoim kalendarzu, bo my byśmy byli zaszczyceni, żebyś tego dnia zaplanował sobie, że bierzesz udział i widzisz się z nami po raz kolejny, to znaczy z tymi, jak to mówisz, że z kolegami czy znajomymi, że spotkasz się podczas finału 2022. Czy już sobie zapisałeś i czy możesz potwierdzić, że jesteś z nami? To termin już sobie zapisałem, jeszcze na 100% nie mogę potwierdzić, ale jest spora szansa, natomiast nie ukrywam, że mi mocno zapadło w pamięci, to co powiedziałeś na koniec rozmowy z Wojtkiem Telęgą, że ty 600 będziesz każdemu dawał, więc ja jakoś tak to zapamiętałem, więc czekam na moich 600. No. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, widać, że prawdopodobnie szkolenia może u Tomka się nie sprzedają, musimy tutaj zbierać 600. Temu panu już dziękujemy. 600 dla Tomka musimy uzbierać. Słuchajcie, jak 5000 osób, prawie 6000 naszych członków się zrzuci, to myślę, że szybko uzbieramy, że 600 dla Tomka. Żarty żartami, ale my z Tomkiem, jak z pozostałymi finalistami, lubimy sobie czasem pożartować. Tomek, mam nadzieję, że zrobisz wszystko, co w twojej mocy, żeby być z nami 19 stycznia. My cię oczywiście zapraszamy jako naszego honorowego gościa. Także dzięki za dzisiaj. Fajnie, że się podzieliłeś tym doświadczeniem tego 2020, też z perspektywy prelegenta, który mówił do pustej sali, bo wszyscy wtedy byli online. Dzięki za dzisiaj. Dzięki serdeczne. Powodzonko, fajnie, że znalazłeś czas, a ja sobie zerknąłem na zegarek. Ja sobie zerknąłem na zegarek i widzę, że jest 14:08. Planowałem, że te 6 finalistów spokojnie sobie porozmawiamy i do 14:30 się wyrobimy, a czasu jest coraz mniej, więc ja w tym momencie szybko dzwonię do przedstawiciela, a w zasadzie przedstawicielki ostatniego finału, czyli mam na myśli finał 2021. O wrażenia, o wspomnienia, o wszystko to, co było dobre, a może złe. Zapytamy teraz
finalistkę, rodzaj żeński. Więc być może już myślicie, czy to Iwona Borawska, czy to Agnieszka Gniotek? Nie, to Kasia Iwanowska, czyli jedna z trzech kobiet, która wystąpiła w finale 2021. Kasia i jej paski, to już wiecie z tego... Moje paski. Sprzed roku. Kasiu, miło Cię widzieć znowu w naszej społeczności. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło również. Dzień dobry, dzień dobry. Rok temu, w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam, wystąpiłaś po raz pierwszy na scenie Six Angels. Mówiłaś o marce osobistej i to się tak spodobało, że później pojawiłaś się w finale. I teraz muszę Ci to... Ślizgiem na taśmę. Muszę ci teraz powiedzieć, bo usłyszałem od jednego z dyrektorów sprzedaży po Twoim wystąpieniu finałowym, słyszałem tak. Wiesz co, Marcin, powiem ci szczerze, że ja wiedziałem, że tamci, to w sensie chodziło o Piotrka Stachowiaka i Łukasza Kosuniaka, ja wiedziałem, że oni są dobrzy, bo ja byłem na tych spotkaniach. Ja nie byłem na spotkaniu z Kasią Iwanowską i nie miałem oczekiwań wobec finału. Raczej spodziewałem się, że to będzie słabe wystąpienie. A to było dla mnie najbardziej konkretne wystąpienie ze wszystkich. I ja tak później sobie myślałem, to ciekawe, że niektórzy myślą, że jeżeli ktoś się zajmuje właśnie marką osobistą, to jest to coś takiego mało biznesowego, mało konkretnego, to mówiłeś w listopadzie, a później w styczniu jeszcze do tego doszedł wątek sprzedaży produktów premium, tak? Dobrze pamiętam. Więc gratuluję Ci tego wystąpienia i takich opinii, a Ty ze swojej perspektywy co pamiętasz z tego finału? Ja pamiętam ze swojej perspektywy, że byłam bardzo dumna, że dociągnęłam do końca. Ja dziś też na LinkedInie napisałam o tym post, bo ja faktycznie 3 tygodnie chyba nawet leżałam w łóżku jakoś tak i po pierwsze dopadła mnie straszna angina. Pierwsza od moich 18 urodzin. Ostatnią anginę miałam w 18 urodziny tuż przed finałem. A do tego niestety wyszło moje powikłanie neurologiczne, które mam po COVID-zie, które powoduje, że ścina mnie z nóg. I ja miałam bardzo wiele właśnie wątpliwości, czy to zrobić, ale z drugiej strony myślę, że ten biedny Grela po prostu w ostatniej chwili będzie mu ciężko kogoś namówić i znaleźć. Ale tak naprawdę z drugiej strony, to znaczy na tyle było fajne, ciepłe przyjęcie i taka serdeczność ludzi w tym listopadzie, tak, gdzie ja się tak trochę też właśnie niespodziewanie pojawiłam. Po drugie, tak świetne zaopiekowanie przez Ciebie i Twój zespół, jeszcze wtedy Anetka też była, że mimo tych moich dużych wątpliwości, ułomności, ja naprawdę czułam się fajnie i bezpiecznie, żeby jednak to zrobić. I ja z tego finału, poza super oczywiście kontaktami, no bo też wiadomo, że poznałam osoby, które właśnie nie były w listopadzie chociażby, wyniosłam też taką dla siebie właśnie siłę czy przekonanie, bo no niestety to powikłanie, ono okazuje się, że jednak towarzyszy mi, może w mniejszej skali niż w styczniu, ale towarzyszy mi nadal, że po prostu trzeba się odważyć i trzeba spróbować i dopóki nie leżysz na scenie, to, że tak powiem, i masz coś wartościowego do powiedzenia, to należy to robić. A druga dla mnie, wiesz, osobiście bardzo ważna rzecz, to było to, że to naprawdę była jedna z konferencji w tym roku i do tej pory jedyna, a kilku, już prawie ponad 10 na dzień dzisiejszy gdzieś tam wystąpiłam, związanych właśnie ze sprzedażą czy gdzieś tam z przedsiębiorczością dla, powiedzmy, właścicieli biznesów. To była jedna, gdzie był parytet kobiet i mężczyzn. I dla mnie to było szczególnie też cenne, że to wynikało z wyboru i z zagłosowania, tak? Czyli widać, że jeśli damy merytorykę i damy tak jakby możliwość poznania również kobiet i tych kobiecych perspektyw na biznes, to to się broni, tak? I no ja sobie bardzo cenię, że jednak okazuje się, że da się zrobić na bardzo wysokim poziomie bardzo dobrą konferencję, gdzie mamy parytet reprezentacji płci w biznesie i to właśnie w takim temacie sprzedaży, który nadal w Polsce jest bardzo postrzegany jako męski temat, mimo że 70% decyzji zakupowych podejmują kobiety, tak, na rynku i o tym wiemy, więc mówię, ja wyniosłam naprawdę wiele z tego, własnej siły, też super kontaktów, jak wiesz, wpadam do Was, jak tylko mi pozwala czas i bardzo lubię faktycznie te spotkania z Wami. Cieszę się bardzo z tego, co powiedziałeś. Ja tylko muszę wyjaśnić, że oczywiście to nie jest moja zasługa, tylko zasługa jak najbardziej społeczności, jeżeli chodzi o wybór, bo mieliśmy 2 ekspertki wybrane z grona właśnie osób występujących w minionym roku, czyli właśnie Ty, Kasiu, oraz Iwona Borawska,
a w konkursie Agnieszka Gniotek też wygrała dzięki głosom, opiniom społeczności, że to było dobre, więc jakby tutaj dużo zależy od Was, moi drodzy, tak? To znaczy, że to głosowanie i osoby, które gdzieś tam są w społeczności, oglądają później, oceniają. No i Kasiu, ja też tak ze swojej strony, jak sobie przypominam to Twoje wystąpienie, to też z jednej strony myślałem sobie, o Boże, a jak Kasia naprawdę będzie źle się czuła, co wtedy, wiecie, bo tak... To tak fajnie się mówi po fakcie, nie? Że nagle, że super, nie? Tak. Ale wtedy takie scenariusze. A co jeśli Kasia się będzie czuła tak źle, że nie da rady? Wtedy przyszłaś, pani też powiedziałaś, że ty, wiesz co, Marcin, ja mogę nie ustać, jeżeli mógłbyś zadbać o jakiś hoker, tak? Czy jakieś wysokie... Coś tak, takie krzesełko barowe, żeby było dla mnie, to byłoby super. I wiesz, my tam załatwiamy dla ciebie to krzesełko, a jednocześnie myślę, o Boże, to jest aż tak źle, że ty możesz nie ustać. Ja wtedy tak siedziałem tam i sobie myślałem wtedy, o Boże, żeby Kasia dała radę, żeby wszystko było dobrze, żeby była zdrowa. Więc to nie, spokojnie. Znaczy, tylko to nie organizatorzy, to nie była... tak. Tylko organizatorzy rozumieją. To jest sytuacja w moim życiu, gdzie jak ja to mówię, mózg jest zdrowy i może wiele, a twoje ciało po prostu odmawia ci gdzieś tam posłuszeństwa. Natomiast ja jeszcze a propos właśnie finału chciałam powiedzieć, że to jest też niesamowicie dobrze profesjonalnie zorganizowany event. I to jest wielka zasługa ciebie, Marcin, i całego zespołu organizacyjnego, bo akurat hotel, w którym w zeszłym roku mieliśmy, jest jednym z moich ulubionych hoteli i tam jak są konferencje, to ja je chętnie biorę, bo ja tam mam od siebie 17 minut, więc pójdę, mam wystąpienie i też na czas mogę wrócić do domu, jak na przykład dziecko ze szkoły trzeba odebrać, tak? I naprawdę wiele też takich, no można powiedzieć, dużych firm, czy marek tam też w tej sali robiło event i no twój był wśród tych trzech najbardziej imponujących, muszę powiedzieć, więc naprawdę polecam finał i bycie tak jakby na tym finale, bo jednak to też się różni od tych spotkań społeczności, to znaczy tu mamy taki bardziej, ja bym powiedziała, klimat na tych spotkaniach społeczności, takiej kameralnej bliskości, taki bardzo roboczy. Natomiast ten finał no jest naprawdę profesjonalnie zorganizowanym dużym eventem z migającymi światłami, z wieloma atrakcjami też gdzieś we foyer. VR wiem, że no, bił rekordy i z kim nie rozmawiam, to po prostu VR się wszystkim tak podobał. Także no, mocno zachęcam, żeby faktycznie się na ten finał zdecydować. To ja tylko, bo poza miedzą jako... też miłe doświadczenie. Tak, są. Czyli z jednej strony super wiedza... to premium, nie? O czyli, którym czyli, ja uczę. Czyli z jednej strony super wiedza, eksperci, kontakty, ale też i inne doświadczenia też od partnerów, z którymi jesteśmy i też samo miejsce. Tutaj od razu wyjaśnię jako organizator, że tym razem nie spotykamy się już w tym samym hotelu, bo też trzeba zmieniać, więc stwierdziliśmy, że zmienimy i niedługo się dowiecie, na co zmieniliśmy. To cały czas trzymamy jako jeszcze niespodziankę, ale to będzie nowe miejsce. I teraz, Kasiu, niezależnie od tego, czy będziesz jechała 17 minut do hotelu, czy być może 25, powiedz, czy już 19 stycznia 2023 jest w twoim kalendarzu zaznaczony, tak do komu wiesz, już tam zaznaczone na czerwono czy na zielono, że jesteś na finale? Absolutnie wpisałam i absolutnie będę. Jakby coś się działo, to poproszę o stołeczek, także wiesz, że moja determinacja potrafi być bardzo duża, ale tak jak najbardziej zaplanowałam, żeby tego dnia być po prostu. To ja będę w bagażniku już wodził dla ciebie specjalnie stołeczek, na wszelki wypadek, gdyby się przydał, żeby był. Kasiu, bardzo mi miło, że byłaś dzisiaj znowu chociaż przez chwilę z nami i że przede wszystkim będziesz 19. Wszyscy, którzy nas teraz słuchają, byście chcieli Kasię poznać trochę bliżej, to oczywiście wrzuć proszę na LinkedIn swój profil, żeby jakby ktoś chciał porozmawiać z tobą, to żeby się odezwał i że będzie, pamiętajcie że też, że 19 stycznia będziecie mogli z Kasią porozmawiać osobiście. Kasiu, ty może powiedz na sam koniec jeszcze, w jakich sprawach się do ciebie można odezwać, bo może o tym nie było. Do mnie przede wszystkim, bo teraz akurat robię też zmiany, bo u mnie zawsze tak jakby ostatni kwartał definiuje kolejny rok do wakacji, więc w tej chwili robię zmiany i na pewno to, co się pojawi, to się pojawi szkolenie otwarte z premiumizacji marki, czyli z tego, jak się stawać marką premium, jak obsługiwać klienta premium, a także właśnie z marki osobistej, ale z marki osobistej w kontekście budowania takiej marki eksperta, która sprzedaje, tak? Czyli nie dla sławy, a jak ja to mówię, dla pożytku
wniosków konkretnych, wymiernych, biznesowych. I te szkolenia do tej pory robiłam na zamówienia faktycznie firm, natomiast no, pojawią się one też w takiej ofercie otwartej. Pięknie. To teraz już jak ktoś ma takie wyzwanie i chce mieć właśnie produkty premium, to ty bardziej już wiesz, kim na ten temat może porozmawiać. Kasiu, jeszcze raz wielkie dzięki, że jesteś z nami. Zapraszam, kiedy tylko możesz. Tymczasem trzymaj się cieplutko i do zobaczenia. Dzięki. Pa, pa. Dobrego dnia. 19, a może wcześniej. Kto wie, może będziesz chciała przyjść wcześniej. Zapraszamy, kiedy możesz. Do zobaczenia. No właśnie, moi drodzy, 14.18, a tu jeszcze jeden finalista czeka na rozmowę, już pewnie się wścieka i mówi, no Jezu, Marcin miało być wcześniej, więc ja już się odzywam do naszego ostatniego finalista. Jednocześnie dla Was, moi drodzy, informacja, o której mówiłem wcześniej, żartowaliśmy sobie z Tomkiem, czy Tomek żartował i ja poszedłem w tą stronę odnośnie tych 600, ale faktycznie 600 to jest całkiem sporo kasy, więc jeżeli ktoś z Was woli zachować zdrowy rozsądek i 600 w kieszeni, to pamiętajcie, żeby bilet na finał kupić już teraz, do końca października max, bo później w listopadzie będzie znowu drożej. Już nie mówiąc w styczniu, wtedy też będzie znacznie drożej. Także ten pricing nasz jest taki co roku, czyli z każdym miesiącem jest coraz więcej wiadomo odnośnie finału, więc jakby coraz wyższa też jest cena. Jako ostatniego zobaczycie teraz, moi drodzy, rekordzistę naszego zeszłego sezonu, czyli sezonu 2021. Miał najlepszy wynik za swoje wystąpienie w sierpniu, a ja pamiętam nawet, jakie to było wystąpienie, bo ono brzmiało, czego handlowcy mogą się nauczyć od marketerów, tak to było, dobrze mówię? Cześć, chyba to było, czego nawzajem się możemy od siebie uczyć, albo co handlowiec powinien wiedzieć o marketingu. O, tak dokładnie. Dokładnie. Co handlowiec powinien wiedzieć o marketingu. Widzisz, tak. Ja tu chciałem zacytować, ale przekręciłem. Ale widzisz, ja też zapomniałem już to. Ale słuchaj, ale idea jest właśnie ta, to znaczy, że jakby co handlowiec musi wiedzieć o marketingu, czyli generalnie chcieliśmy trochę, żeby ludzie sprzedaży wiedzieli więcej o marketingu, bo w końcu ty jesteś ekspertem w Polsce, być może z tego, co plotki chodzą po mieście i oceny twoje świadczą, być może nawet numerem jeden, jeżeli chodzi o marketing B2B. Szymon Negacz pewnie też będzie na ten temat chciał podyskutować, ale chyba takie jest, co? To już oceniają odbiorcy usług, ci, którzy obserwują nas na szkoleniach. Poza tym, wiesz, takie rankingowanie w tej branży. Znaczy zawsze miło, wiesz, być numerem jeden, ale tak naprawdę ciężko to ocenić, wiesz. To oceniają, tak jak się mówi, jesteś tak dobry jak twój ostatni projekt. I to chyba dobra, więc trzeba trzymać. Ja używam czasami takiego sformułowania, że Szymon Negacz jest numerem jeden w sprzedaży w Polsce. Zresztą nasz ranking to pokazuje, że jest rekordzistą absolutnym naszych 7 lat. Natomiast Łukasz Kosmiak jest numerem jeden w marketingu B2B w Polsce, więc jakby wtedy mamy bardzo fajne już jakby, oba jesteście numerami jeden. Nie mogę tego powiedzieć jeszcze, bo chyba za wcześnie, ale niedługo wszyscy się dowiedzą, że będąc numerami jeden w swoich kategoriach można robić coś razem. Na razie nie ma tego wątku. Milczmy w 12 językach. Milczmy, bo to będzie pewna nowość, o której wszyscy usłyszycie niedługo. Na razie rozmawiamy o finale Sales Angels i tobie jako finaliście zeszłego roku, bo ja też tak, wiesz, chciałem, żebyś to, co mi mówisz prywatnie, też powiedział publicznie odnośnie naszych finałów, więc jakby jestem ciekawy, czy pamiętasz, co mówiłeś mi, to jakie były wrażenia z finału 2021, co pamiętasz, powiedz? Ten potok komplementów, ja nie wiem, czy mamy 1,5 godziny, bo to, ale będę mówił szybko, może się wyrobimy w 45 minut. Słuchaj, napisałem, że formuła Sales Hate Parku polega na tym, że potrwa tyle, ile potrwa, więc jak chcesz się zrewanżować, to mówisz. To jest tak, finał to było już kolejne zetknięcie w ogóle ze społecznością. Więc takie pierwsze wrażenie, jakie ja otrzymałem, takie pierwsze doświadczenie, to było to spotkanie, jedno z tych spotkań kameralnych. To było lato, kiedy wystąpiłem na tym, wiesz, pierwszym spotkaniu. I pamiętam, słuchałem Tomka, jak właśnie mówił, że tak się czuję się jak wśród swoich. I ja miałem takie wrażenie, że od tego pierwszego spotkania się poczułem jak wśród swoich, chociaż chyba znałem tylko ciebie na tym spotkaniu, o ile pamiętam. Ale to było takie poczucie ludzi, którzy się lubią, którzy się cieszą, że są ze sobą. Smaczku temu wszystkiemu dodawało to, że to było chyba pierwsze, nie wiem czy pierwsze, ale jedno z pierwszych spotkań chyba na żywo, które umożliwiła sytuacja pandemiczna, w sensie takim, że stało się troszeczkę lepiej, prawda? Tak, to był sierpień 2021. Tak. Od czerwca albo od lipca można było robić spotkania, a i później jeszcze, właśnie, my wtedy wyszliśmy, pamiętasz, po tym spotkaniu w Warszawie, wyszliśmy jeszcze później na wspólny. Tak, na kolację. I to wtedy była ta dyskusja na temat jednej z uczelni, nie będę teraz wymieniać nazwy,
jeden z uczestników powiedział, że na spotkaniach z St. Andrews, w takich krótkich spotkaniach, nauczył się więcej niż na jednej uczelni podczas całego programu. I tak się zaczęła dyskusja, że tyle wartości w takim. I wiesz, na pewno jest w tym dużo prawdy, bo te spotkania są bardzo mięsiste. Wiesz, ja zajmuję się marketingiem, więc można powiedzieć, że nie wszystko, co jest związane ze sprzedażą, powinienem tak chłonąć. Ale jednak zazwyczaj jest to podane w taki sposób, że no ja nie nadążam robić notatek, a robię szybko notatki, bo mam pewien sposób sprytny na to, a i tak jestem na granicy wydajności, że tak powiem, więc to jest rzeczywiście bez tutaj cukrowania jakiegoś szczególnego takie miejsce, gdzie zazwyczaj nawet doświadczone osoby, no bo nie oszukujmy się, już ponad 20 lat jestem na rynku, ciągle intensywnie notują. I to jak czasem widzę, jak ludzie przewracają te kartki i tam wiesz, cały czas te notatki robią, to na mnie robi duże wrażenie, bo to znaczy, że wiesz, to jest taki probierz tego, że jest wartość, wiesz, bo można sobie siedzieć, wiesz, tam oglądać, bić brawo, ale jeżeli ktoś, wiesz, ciśnie notatki, wiesz, i nie nadąża przekręcać kartek, no to jest informacja, jest mięcho i wiesz, i tych ludzi w zasadzie większość dokładnie tak to robi. No a finał to, wiesz, to były też takie emocje, bo wiesz, myśmy wychodzili wszyscy, ci wiesz, dinozaury wystąpień publicznych z tych swoich norek po 2 latach, wiesz, siedzenia gdzieś tam przed kamerką. I ja pamiętam, dawno nie miałem już takiej tremy w ogóle, wiesz, to było ciekawe, że ja mam taką funkcję, że w zasadzie się nie stresuję wypowiedziami publicznymi, ale jak wszedłem na scenę i wiesz, organizm jakby wiesz, odzwyczaił się od tego widoku, tych emocji, to autentycznie wiesz, taki płytki oddech miałem przez kilka minut. No ale to wiesz, to jest świetne doświadczenie. No, to znowu po raz kolejny pamiętam tych ludzi, którzy po prostu się lubią, wiesz, którzy bardzo często ze sobą konkurują na rynku, bo przecież tam byli konsultanci, doradcy, szkoleniowcy, którzy mają oferty często konkurencyjne. Ja przynajmniej nie słyszałem ani jednej, nawet wiesz, jakiejś tam próby, jakiejś tam złośliwości, docinku czy tak. Oczywiście oprócz tych na scenie, które były super i jak wiesz, ja bardzo podziwiam właśnie tych tam tak zwaną lożę szyderców, wiesz, tam. Pozdrawiamy Arka, teraz tutaj. Musiał wymyślać. Tak, przy okazji pozdrawiamy teraz Irka Bilińskiego, który prowadził. Irka, tak. I teraz mogę powiedzieć, że Irek Biliński został zakontraktowany ponownie na to, żeby w najbliższym finale 2020... Dobra decyzja. Również zadawać trudne, wymagające pytania. Wiesz, to jest trudna robota tak poza tym, wiesz, bo my się przygotowujemy. Ja jestem przygotowany, ja siedzę, wiesz, kleję tą prezentację, trenuję i tak dalej, a Irek... Wiesz, musi na bieżąco wymyślać coś tam, co jakiś taki punch, wiesz, który trafi między oczy prowadzącego. To trudna sprawa, ale świetnie mu to szło. Więc poza tym takim humorystycznym elementem, to ta atmosfera takiej pomocy właśnie, wiesz, myślę, że to też jest to, co ty wprowadzasz, tą misję, że to jednak jest pomaganie, sprzedaż to jest pomaganie, to przenika, wiesz, nam do głowy. I to wpływa bardzo pozytywnie na tą atmosferę. Już pomijam kwestie merytoryczne, które są wysokie i ja o tym mówię ciągle. To takie przekonanie, że ci ludzie po prostu się lubią, lubią ze sobą być. Pamiętam, jak musiałem chyba uciekać o 19 z jakiegoś tam powodu i wiesz, i nie mogłem wyjść, bo wiesz, bo co chwila z kimś tam rozmawiałem i tak dalej. Świetna atmosfera w takim, no to jest też to, co wyróżnia te konferencje organizowane przez społeczności, nie? No bo ci ludzie po prostu się lubią i tam są nieprzypadkowo i to jest super. Tak, i wiesz co, i to było też takie wrażenie, pamiętam, że po twoim już wystąpieniu standardowym, tym sierpniowym, było na takiej zasadzie: Marcin, ten człowiek ma świetną merytorykę, a do tego ma taką pokorę biznesową czy życiową w sobie. Jeszcze nawet nie wiem, kto mi to mówił, ale to było na takiej zasadzie, wiesz co, pasuje do nas jak ulał. I ja później sobie pomyślałem, że faktycznie czasem ja nawet nie potrafię tego tak ponazywać wprost. Często trochę pod wpływem intuicji myślę sobie, nie, ten człowiek mądrze mówi, zaprośmy i dopiero później się weryfikuje, na ile ktoś w tym gronie się odnajduje albo się nie odnajduje. I w twoim przypadku to było trochę tak, że miałem wrażenie, że to jeden do jednego, że on jakby to, kim jesteś, Łukasz, co wiesz, jest jeden do jednego z tym, jakie wartości my w społeczności cenimy. Czyli, a ja często powtarzam, że na pierwszym miejscu merytoryka, że jakby tu nie ma co jakby się oszukiwać, że tu ktoś przyjdzie i będzie gadać głupoty i będziemy wysoko oceniać, nie? Bo to szybko jest zweryfikowane. Na drugim miejscu jest ta dobra zabawa, ale też takie zdrowe podejście do siebie. To znaczy przychodzą eksperci i każdy z nas ma świadomość. I ja, i każdy powinien mieć świadomość, że nie jesteśmy przez wszystkich tych żartach i tak dalej, nie jesteśmy wcale pępkiem świata, nie jesteśmy mistrzami świata.
zawsze jest ktoś, kto w jakimś obszarze może mieć więcej wiedzy, więc mamy pokorę trochę do w ogóle do rynku i do wszystkiego. Nie musimy wszystkiego wiedzieć najlepiej, ale staramy się cały czas tę wiedzę uzupełniać. I tutaj twoje wystąpienie, Łukasz, i to sierpniowe, i później to styczniowe było na zasadzie, o kurczę, ten człowiek to jest jeden z nas, wiesz? I to widzisz, ty jako człowiek bardziej jednak marketingu zostałeś w 100% kupiony przez ludzi sprzedaży. To tylko świadczy bardzo dobrze też i o nich, i o tobie przede wszystkim. Także gratuluję ci tego. A merytorycznie chcę ci powiedzieć, że ja na przykład pamiętam ten rower, wiesz, że ty zacząłeś, tak jak mówiłem o tym, że Wojtek Talenga miał bardzo trudne zadanie, bo zaczynał finał 2019 i wyjść przed te 500 osób, tak jak Wojtek mówił, to też nie jest łatwe, żeby wyjść przed taką grupę. Tak ty teraz po tym dwóch latach pandemii nagle wychodzisz na salę pełną ludzi i już mu można było i nagle zaczynasz mówić i pamiętam właśnie ten rower, że to nie dość, że było, widzisz, takie obrazowe, bo ja to pamiętam do dzisiaj, jak mówiłeś, bo to było chyba w kontekście, co jest ważniejsze, sprzedaż czy marketing, tak? Tak, tak, tak. I teraz koło roweru, nie wiem, czy możesz to teraz powiedzieć krótko dla tych, których nie było, możesz tak w dużym skrócie powiedzieć, o co chodzi z tymi kołami i rowerem? Tak, to ja długo szukałem takiego, wiesz, prostego i też takiego niewyświechtanego jakiegoś porównania do takich próżnych dyskusji, która, nie wiem, które płuco jest ważniejsze, prawe lub lewe, no, wiesz, takie pokazywanie przy COVID-zie płuc, no to tak nieszczególnie, wiesz, bo miało sens. Przepraszam, więc pomyślałem sobie o rowerze, bo ja jeżdżę rowerem do pracy dosyć często i miałem już przebite przednie koło i tylne koło i za każdym razem było do bani. Więc pomyślałem sobie, że to jest fajne porównanie, jeżeli ktoś mówi, że sprzedaż jest lepsza od marketingu, czyli jak, czy na odwrót, no to jest tak, jakby ktoś mówił, że ja to tam na tylnym kole przebitym to pojadę, bo przednie jest ważniejsze, bo jest kierownica z przodu, prawda? No ten sam problem mamy. No, oba koła muszą działać, muszą być podobnie napompowane, muszą być sprawne, żeby ta nasza maszynka jechała do przodu. Wiesz co, mówisz to tak obrazowo, że ja wtedy zacząłem się naprawdę zastanawiać, że gdybym już jechał rowerem i miałoby to koło być przebite, to zastanawiałem się, które bym wolał. Które byś wolał. Ja naprawdę sobie wyobrażałem to na zasadzie, kurczę, na tylnym to w sumie to mogłoby być tylne jednak napompowane, bo przednie zawsze mogę podnieść, nie? Tak, tak. Wiesz, ja już kombinuję i myślę sobie, pewnie dałoby radę, nie? Ale bez sensu przecież to tak na dobrą sprawę, to mogę jechać przez parę metrów, na dłuższą metrę to się nie uda, nie? Tak, i tak to właśnie jest, nie? Że jakby można przez chwilę, wiesz, złapać się lewą ręką za prawe ucho i kombinować, skleić na plastry, ale na końcu, jeżeli no nie dbasz o te koła, no to nie przejedziesz daleko. I to też był sens, tak, że żeby myśleć trochę długofalowo, mimo że są różne, wiesz, spory, konflikty między marketingiem i sprzedażą, to długofalowo po prostu nie ma co oddzielać tych dwóch rzeczy. To jest jeden rower i to tak naprawdę tylko wtedy działa, kiedy jest cały sprawny. No i późniejsze twoje wystąpienie właśnie tego dotyczyło, w jaki sposób się przygotować, tak, żeby katapultować tę sprzedaż dzięki kilku pomysłom na marketing właściwy. Także tak. Ja muszę powiedzieć, że znowu jest to tak trochę, jak ktoś teraz słucha i myśli sobie, sześciu Marcin różnych finalistów zaprosił z różnych lat, z różnymi tematami, każdego uwielbia. Powiem ci, że prawda jest taka, że ja naprawdę jestem... Właśnie, musisz powiedzieć, kogo najbardziej uwielbiasz. Mam właśnie, to jest taki ranking, widzisz teraz, ja po prostu uwielbiam was wszystkich, w tym sensie, że ja jestem przeszczęśliwy, bo ja czuję, że to jest taka moja rola. Ja nie wiem tyle, co ty na temat marketingu B2B i nie wiem tyle, co Szymon Negacz wie na temat sprzedaży B2B. Nie wiem tyle, co wie Kasia Iwanowska na temat, nie wiem, budowania marki osobistej, produktów premium i Wojtek Talenga na temat, nie wiem, transformacji cyfrowych, nie? Ja nie wiem tyle, ale dzięki temu, że od każdego z was, każdy z nas wie, że to, czego potrzebuje, to z tego wychodzi ta, wiesz, cała synergiczna wartość tego wszystkiego, co otrzymujemy. Także ja jestem przeszczęśliwy, że byłeś na tych spotkaniach, wystąpiłeś, podzieliłeś się swoją wiedzą i, no i liczę, że jeszcze nie raz będziemy się od ciebie uczyć. I na razie znowu robię, wiesz, ten zameczek, bo szykujemy coś, ale to nie w moim czasie, tak. Powiedz mi, tak jak i innych, to pytam i ciebie, żeby tak, wiesz, było jasne. 19 stycznia w kalendarzu jest zapisane. Tak, ja już tu mam bloker, wiesz, zrobiony, żeby nikt mi się to nie wbił, wiesz, na jakąś konsultację o tej godzinie i tak dalej, więc zablokowałem kalendarz, jestem, jeżeli tylko nic złego się nie wydarzy, to na pewno się stawię. Dobrze, to widzicie, to teraz
Ja dzisiaj tak naprawdę chciałem, żebyśmy mieli ten Sales Hyde Park po to, żebyśmy usłyszeli od naszych prelegentów, że oni będą, że już teraz publiczne zobowiązanie, pewnie Cialdini by tak powiedział, że jak ktoś się zobowiąże publicznie, to później jest większa... Łatka konsekwencji. Tak. Dotrzyma już swojego. Więc jakby teraz już Łukasz nie ma wyjścia. Słuchaj, wielkie dzięki. Wielkie dzięki za to. Dzięki również. Dzięki również. Dzięki, że jesteś. Widzimy się w styczniu, a być może wcześniej, gdybyś chciał przyjść na nasze spotkanie w listopadzie, bądź w grudniu na konkurs, to też oczywiście czuj się zaproszony. Bardzo chętnie. Trzymaj się dzielnie. Dzięki. Cześć. Dzięki za dzisiaj. Tak, moi drodzy, w ten sposób dojechaliśmy do 14.30, czyli całkiem w sumie nawet w punkt to się udało, bo mówiłem na starcie, że potrwa ile potrwa, czy tak pisałem do Was, że to potrwa ile potrwa i planowaliśmy mniej więcej, że to będzie 90 minut i tak też się stało. 14.33 w zasadzie, ale kończąc, chciałem przede wszystkim tak już zupełnie poważnie powiedzieć Wam wszystkim, tym, którzy już byliście na poszczególnych finałach, ale też Wam wszystkim, którzy być może jeszcze nie byliście nigdy, że nie znam, osobiście nie znam i zawsze, szczególnie wcześniej marzyłem o tym, żeby były takie miejsca na polskim rynku sprzedaży, gdzie kiedy je się projektuje, to myśli się o tym, żeby dać jak największą wartość, a dopiero później myśli się, czy na tym można jakoś jeszcze zarobić. Takie właśnie podejście do tworzenia eventów przyświeca mi od tych 7 lat, odkąd spotkania społeczności się odbywają. Zawsze myślę o tym, jak Was pozytywnie zaskoczyć, jak maksymalną wartość w postaci wiedzy, w postaci różnych doświadczeń możemy Wam też dostarczyć. Tak będzie tym razem. Ze swojej strony obiecuję, że będę robić wszystko, co w mojej mocy, żeby ten finał 2022, który już za kilka miesięcy będzie, żeby był dla Was co najmniej tak samo atrakcyjny jak te kolejne. Mogę powiedzieć już teraz, że tak jak tutaj Łukasz zwraca na to uwagę, tak mówił też o tym Tomek Zagdan, że w poprzednich dwóch finałach mieliśmy oprócz wystąpień tych 30-minutowych, że mieliśmy też loże komentatorów. To się bardzo Wam podobało, bo dzięki temu, że ekspert schodzi ze sceny i później przychodzi do loży komentatorów, to możemy mu zadać pytanie odnośnie jego wystąpienia. Jest tam właśnie tutaj mój wspólnik z grupy For Results, Irek Biliński, który te pytania od Was zbiera, zadaje je prowadzącym. I dzięki temu też macie możliwość reagowania tego, co się dzieje. Czy będziecie z nami online, czy będziecie stacjonarnie, będziecie też bardzo blisko naszych ekspertów. Oprócz tego, że będzie loża komentatorów, będzie jeszcze cała masa innych atrakcji. Oczywiście teraz jeszcze zdradzić nie mogę, ale to będzie trochę tak, jak kiedyś Paweł Świć to kiedyś powiedział, że Sales Angels to teatr doświadczeń, więc to nie tylko wiedzę, ale cała masa innych rzeczy około też wystąpień prelegentów, które z pewnością Was zaskoczą. Nie zdradzam na razie dzisiaj więcej. Dzisiaj była mowa o finalistach, którym bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz tym, którzy się pojawili. Kolejnością najpierw był Arek Ludziński, czyli finał 2018. Wielkie dzięki, Arek. Później mieliśmy rozmowę z Wojtkiem Telengą z finału 2019. Następnie Andrzej Cichocki, znowu powrót do 18, po czym przeszliśmy do finału 2020 i Tomka Zagdana. Później po Tomku zadzwoniliśmy do rocznika 2021, czyli najpierw była Kasia Iwanowska, a następnie Łukasz Kosuniak. Także 6 różnych finalistów, 6 różnych tematek, ale wszyscy mówili jedno, że warto. Więc nawet nie musicie mi wierzyć w 100%, posłuchajcie finalistów, którzy myślę, że tym bardziej, jeżeli mówią coś takiego, że warto, to warto ich posłuchać. Ja Was bardzo zachęcam, pamiętając też o tym, że warto być rozsądnym, jeżeli możecie w październiku te bilety mieć w lepszej cenie, to zapraszam. Jeżeli wolicie kupić w styczniu znacznie drożej, to też nie ma sprawy. Ważne, żebyście tam byli, żebyście tego nie stracili, bo to naprawdę wyjątkowe wydarzenia. Nie dlatego, że ja je tworzę, tylko dlatego, że Wy je tworzycie, współtworzycie dzięki swoim ocenom, dzięki wybieraniu ekspertów, dzięki wybieraniu członka społeczności. Już niedługo, bo od listopada rozpocznie się głosowanie na wybór członka społeczności, więc do tego Was gorąco zachęcam, żebyście wybrali osobę, która będzie Was reprezentować jako osoba 6 w finale. Poza tym od listopada, od początku listopada w zasadzie będziemy ogłaszać poszczególne osoby, które z grona ekspertów z najwyższymi ocenami wystąpią. Także w miesiącu listopadzie poznacie już wszystkich prelegentów z grona ekspertów, a w grudniu po wystąpieniu w półfinale 4 wybranych w głosowaniu członków społeczności poznamy osobę, która wystąpi jako 6 z grona właśnie
osób, które są razem z nami członkami. Także za dzisiaj, za te 90 parę minut wspólnych rozmów, luźnych, czasem złośliwych, jak w przypadku Arka Ludzińskiego czy Tomka i Sześciu Stóp, bardzo Wam dziękuję. Wybaczcie dzisiaj moje oświecenie, które nastąpiło. Coś nam się pokićkało z tym oświetleniem i świeci mi strasznie. Moja fryzura sprzyja temu, żeby to świeciło jeszcze bardziej. Także wybaczcie za to. Najważniejsze, co jest tu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Widzimy się niedługo.